zawsze jest kłopot, jak charyzmatycznie przedstawić charyzmatyka. Ja przypomnę, że wykład mistrzowski to przede wszystkim okazja do spotkania, spotkania przez duże S, spotkania z wybitnym uczonym, ale też z niezwykłą osobowością, która w mistrzowski sposób potrafi połączyć ze sobą głęboką wiedzę ze sztuką retoryki, z formą i pięknem wypowiedzi. I mogę powiedzieć, że jest oczywistą oczywistością, że pan profesor Jerzy Wytulani te kryteria spełnia, ale mój problem polega na tym, że ja mam kłopot z odpowiedzią, kim naprawdę jest pan profesor Jerzy Wytulani. Nie ulega wątpliwości, że po pierwsze jest wybitnym uczonym, psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem, a więc stanął po stronie science, na co zwracam uwagę, bo w tej serii wykładów mistrzowskich to wyjątek od reguły póki co, z czego się szczególnie cieszę. Pan profesor jako wybitny uczony jest nie tylko członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa uniwersytetów, ale przede wszystkim, co istotne, jest jednym z tych polskich uczonych, a jest ich ciągle zbyt niewielu, który już od połowy lat 70. wszedł do klasyki nauki. W 1975 roku odkrył zjawisko, i tu się mam nadzieję nie przejęzyczę, beta-down regulacji. Bardzo dobrze. Chodzi o, dziękuję, o mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych i ogłoszenie tego odkrycia na łamach Nature spowodowało, że pan profesor ciągle powiększa licznik setek cytowań, co dzisiaj w nauce polskiej i przy jej parametryzacji rozumiem, że też ma jakieś znaczenie. Ale ja się cieszę, że pan profesor Jerzy Wytulani jest dzisiaj z nami po pierwsze w Wigilię swoich 80. urodzin. Można już powiedzieć... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaraz mnie państwo zobaczą na scenie. Dzięki wielkie. Happy birthday. I cieszę się, że jest z nami nie tylko jako gwiazda nauki polskiej, bo zachęcam wszystkich do tego, żebyście państwo zaglądnęli do Wikipedii. Tam można zacząć rozumieć, jak złożoną osobowością jest obywatel Krakowa Jerzy Wytulanin, syn profesora Adama Wytulaniego, przedstawiciel dynastii. Adam Wytulani był jednym z filarów prawa przez cały okres i międzywojenny, i powojenny, jednym z najwybitniejszych luminarzy Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu. Naszego, to znaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla ścisłości powiem. I wnuk generała Latynika, co jest bardzo ważne, teraz 15 sekund na reklamę, jeżeli chodzi o nasz jutrzejszy wyjazd studialny na Zaolzie do czeskiego Cieszyna, bo to generał Latynik, dziadek pana profesora w 1919 roku, o czym będziemy jutro mówić, mijając Skoczów, wygrał bitwę pod Skoczowem, zatrzymał ofensywę czeską i uratował przynajmniej kawałek Śląska Cieszyńskiego dla Rzeczpospolitej. Proszę państwa, pan profesor prosił, żeby było krótko, więc tak jak pan profesor życzy, będzie krótko. Ja chcę tylko powiedzieć, że pan profesor jest również człowiekiem niekonwencjonalnym i to, czym mnie zszokował dwa lata temu, to co można było w mediach usłyszeć i zobaczyć, maszerował w Marszu Wyzwolenia Konopi w pierwszym szeregu. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak bardzo niekonwencjonalny jest pan profesor, to wśród licznych książek, które można nabyć, polecam zwłaszcza ten wywiad Rzeka, który się ostatnio ukazał, Mózg i błazen. I ja rozumiem, że dzisiaj pan profesor będzie do tej metafory nawiązywał w swoim wykładzie, dlaczego myślimy i dlaczego umysł prowadzi nas na manowce. Panie profesorze, the floor is yours. Oh, thank you very much indeed. Dziękuję bardzo.
No, proszę Państwa, zostałem tak pięknie zapowiedziany. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To się nazywa wykład mistrzowski, ale ja wysłuchałem sobie i oglądałem wykład pana profesora Bronisława Maja poprzedni, także mój wykład może być najwyżej wicemistrzowski. Ale muszę powiedzieć jedno, bo jak oglądałem ten wykład profesora Maja, warto go oglądnąć, to on tak niesłychanie śmiesznie mówił o lalce. Przedstawił jako właśnie książkę o pijaństwie, o rui, interesach i tak dalej, a wszyscy siedzieli tak strasznie poważni, że po prostu jak gdyby nikt nie rozumiał dowcipu. Otóż, żeby Państwo nie mieli kłopotów, to tym ja będę mówił poważnie, tylko nie trzeba się będzie śmiać specjalnie, no chyba, że będzie coś naprawdę zabawne. No a teraz właśnie chciałem, zastanawiam się, w którym miejscu mogę stanąć, żeby nie zasłaniać ekranu, na przykład tutaj. Okej. Okay. Okej, jak Państwo wolą. I my, bo mnie zawsze mózg interesował. Pan profesor Puszla powiedział, że ja jestem, prawda, że to jest science, ale mózg to jest coś takiego, co łączy science i humanities. I dlatego ten mózg jest fantastyczny. I tu właśnie chciałem Państwu już pokazać kilka rzeczy, prawda, które potem zobaczymy. Zobaczyć, jakie mózg nam robi tutaj dziwne rzeczy. Czy to jest profil, czy to jest en face, tylko w cieniu, w którą stronę się kręci ta tancerka, w lewo czy w prawo, to mamy, jak, proszę zobaczyć, a to jest przedmiot, który jest przedmiotem kompletnie niemożliwym, prawda? Więc istnieją przedmioty niemożliwe, które możemy sobie wyimaginować, to właśnie to jest dowód kreatywności. No i teraz, jak miałam powiedzieć na przykład, dlaczego myślimy i słowo dlaczego ma dwa znaczenia. Mianowicie, jak coś działa, jak coś jest zbudowane, albo do czego to służy? Oba pytania są uprawnione i obie odpowiedzi są równie dobre. No, dlaczego niedźwiedź polarny jest biały? No, zawsze można powiedzieć, dlatego jest biały, ponieważ nie ma barwnika we włosach, tam jest powietrze, prawda, wobec tego. No, jest właściwie naukowiec powinien powiedzieć, że jest bezbarwny. Natomiast z drugiej strony można powiedzieć, jest biały, dlatego, bo dzięki temu ma znacznie lepsze możliwości życia w swoim otoczeniu, jest niewidoczny na śniegu, może podejść niezauważony pod ofiarę, może coś. Także oba dlaczego są dobre. Wobec tego, dlaczego myślimy? Możemy znowu powiedzieć, dlaczego myślimy dlatego, bo mamy bardzo sprawny mózg, albo myślimy dlatego, bo myślenie ułatwia nam przeżycie i sukces życiowy. Przez sukces życiowy rozumie biolog głównie sukces reprodukcyjny, dlatego że istotą wszystkich zwierząt jest właśnie i roślin jest to, ażeby przekazać, unieśmiertelnić własne geny, a możemy to zrobić tylko przez przekazanie w następne pokolenia. Oczywiście zamiast myślenie, prawda, czasami się mówi, prawda, funkcje poznawcze, sprawa intelektualna, świadomość, to te rzeczy to są troszeczkę różne rzeczy, różne odcienie, ale dla nas w tej chwili to nie będziemy się tutaj, że tak powiem, bawili w rozszczepianie włosa na czworo. Tetrapilektomia jest greckim słowem, które o tym właśnie mówi, tylko człowiek myśli dobrze, dlatego ma ten bardzo wielki, bardzo sprawny mózg. I mózg właśnie to jest narzędzie służące do unieśmiertelnienia genów. A więc to jest narzędzie do przeżycia osobnika i narzędzie do przeżycia gatunku. I po prostu ten mózg się pojawił bardzo wcześnie, kiedy już powstały pierwsze wielokomórkowe żywe zwierzęta, one już musiały mieć taki centralny organ sterujący. I wróćmy się w tej chwili o 550 milionów lat wstecz, kiedy wchodzimy w początek ery paleozoicznej, okres kambryjski i w płytkich morzach nagle nastąpiła jak gdyby erupcja form życiowych. To życie już przedtem jakoś przez 2 miliardy lat co najmniej się rozwijało, ale właściwie było w ukryciu. Nie pozostały żadne odciski, żadne ślady. Coś musiało się dziać fantastycznego w tym czasie. Na przykład olbrzymia rewolucja, kiedy nagle twory, które nie produkowały tlenu, dla których tlen był zabójczy, nagle nastąpiła zmiana metabolizmu. Niektóre osobniki zaczęły oddychać tlenowo, produkować tlen i wybiły prawie wszystkie osobniki poprzednie na Ziemi. My tego właściwie nie zdajemy sobie sprawy, że my jesteśmy drugą generacją i trochę tych beztlenowych osobników pozostało głównie jako bakterie gnilne, które robią nam bardzo wiele kłopotów. Więc to życie tam miało fantastyczne jakieś historie, ale one jakoś nie zostawiły śladów. Natomiast coś nagle się stało, właśnie powstały organizmy wielokomórkowe, które zostawiły szkieleciki.
ślady, odciski. I właśnie w tej faunie, którą znamy głównie z odcisków właśnie w łupkach, które tam były, w łupkach, prawda, to były łupki, mamy najwięcej takich, mamy w Kanadzie, te łupki Burgess i mamy jeszcze takie w Chinach, w Junanie, prawda, pozostały takie dziwne twory. My to próbujemy rekonstruować i to była olbrzymia liczba różnych tworów, z których niewiele dotrwało do dzisiejszych czasów. Ja podejrzewam, że między tymi tworami były przodkowie aniołów. Tu właśnie Państwo macie, żeby trochę humanistycznie, prawda, dawniej to Państwo by wszystko wiedzieli o dziewięciu chórach anielskich, prawda. I prawdopodobnie byłoby tak, że gdyby inaczej potoczyły się losy, to tu ja sam byłbym piękny, uskrzydlony, byłbym do mądrych, cudownych, uskrzydlonych istot, a właściwie porozumiewalibyśmy się telepatycznie i tak dalej. No, ale niestety tak się nie stało, dlatego, bo przodkowie tych wspaniałych istot żyli w takiej kałuży, która wyschła, a nasi przodkowie w takiej kałuży, która była schowana pod jakimś kamieniem i nie wyschła, prawda? No i wobec tego my jesteśmy, a te biedne anioły, prawda, chociaż dość dużo o nich tutaj mówimy, prawda, mają swoje nazwy, cała historia, prawda? One po prostu nie tego. Dlaczego tak się stało? No właśnie, każdy sobie myśli, jakie tutaj mieliśmy wielkie te, ale cieszmy się, że myśmy przeżyli. Otóż, proszę Państwa, na Ziemi zachodziło kilka razy. Całe życie na Ziemi było kompletnie zagrożone. Proszę Państwa, to nie jest ten nasz dzisiejszy efekt cieplarniany, to nie są te fabryki, to nie jest ten dwutlenek węgla. Po prostu wszystko zależy od stałej słonecznej, od tego, ile słońca promieni dochodzi do powierzchni Ziemi, a to zależy od tego, jak jest zanieczyszczona przestrzeń, przez którą nasz układ planetarny przelatuje. Jak wpadniemy w miejsca zakurzone, to jest tak, jakby przyszła chmurka na Słońce. Jak mamy miejsca czyste, to jest jasno, ciepło i gorąco. I właśnie bardzo krótko po tym czasie, któryśmy tutaj oglądali, prawda, tu właśnie była ta nasza fauna z tyłu Burgess, nagle przyszło pierwsze wielkie wymieranie. I to wymieranie, prawda, okres botomiański, nagle około 45% rzędów istot żywych wymarło na Ziemi. Potem znowu znowu klimat odżyło, bach, znowu takie. I potem zwykle właśnie granice epok geologicznych to są granicami takich wielkich wymierań. Przy Ordowik do Syluru nagle straszne. Późny Dewon, prawda? Potem olbrzymie wymieranie na przełomie Permu i Triasu, kiedy era paleozoiczna ustąpiła erze mezozoicznej. Tutaj nagle, prawda, no sami wiem, jak było niesłychanie bogate życie na przykład w karbonie, prawda, kiedy skąd mamy jeszcze ciągle ten węgiel, który nam psuje atmosferę. I potem znowu mamy taki, miałem tu okres taki między Triasem a Jurą, tu między Kredą a Trzeciorzędem, to wtedy właśnie, kiedy wyginęły dinozaury, prawda, kiedy wydaje nam się, że znamy przyczyny tego wymierania, że to było super ciało, znaczy nie super ciało, ale taka bryła na 10 kilometrów mniej więcej, o średnicy 10 kilometrów, walnęła w ziemię i tak zakurzyła cały ląd, znowu zrobiła chmurę, że te wszystkie większe stwory wymarły. Czyli my po prostu, a więc mnóstwo tych różnych form, mnóstwo różnych linii rozwojowych zniknęło kompletnie bez śladu. Po prostu to, cośmy stracili, ten cudowny świat, który mógłby tutaj być przed nami, on przeszedł, ale cośmy zachowali. Zachowaliśmy nasz mózg. Nasz mózg został zachowany ponad 500 000 lat. I to było pierwsze takie zwierzę, które znamy, Fuchsianhuia protensa. Za Fuchsianhuia to było pierwsze zwierzę, które miało już wyraźne układy, układ naczyniowy, układ jelitowy i miało układ nerwowy, miało rdzeń i miało prymitywny mózg. Także ewidentnie coś tutaj było. Jak to wyglądało naprawdę, to tu mamy takie, to nie jest reprezentacja artystyczna. Jak widzimy tutaj te odciski, tu są takie miejsca, które wyglądają na to, to są twory, które do złudzenia przypominają mózg współczesnych skorupiaków. Proszę zobaczyć. Tu mamy tą Fuchsianhuię i tak wygląda schemat jej mózgu, a tu mamy kraba pustelnika, który żyje w tej chwili. Mózg niewiele większy. Czy ten mały, prymitywny mózg przetrwał ponad 500 000 lat i ciągle funkcjonuje? Funkcjonuje i zwierzęta doskonale sobie żyją, mając kilkanaście tysięcy neuronów, prawda? A więc
to pozostało. Mózgi bez kręgowców są ciągle bardzo niewielkie. Znaczy bardzo niewielkie. No jest kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset. Czasami gdzieś tam w wyjątkowych wypadkach dochodzi do miliona, ale to musi być już zwierzę takie synantropijne, na przykład karaczan albo pszczoła. No to tamten mózg dochodzi do miliona neuronów. To jest małe piwo, ale tymczasem, jeżeli się przypatrzymy na, a więc tu mamy takiego dużego homara, 100 tysięcy neuronów. Natomiast potomkowie Fuxianhuja, to jest, ja chyba przeskoczyłem kilka rzeczy, tak jest, dobrze. Otóż tu nagle żył wśród tych zwierząt, żyło coś takiego dziwnego. Nazywało się Picaria gracilens i to był przodek naszego lancetnika. Każdy z biologii pamiętał, że było gdzieś taki miły, najprymitywniejszy strunowiec, prawda? I ten najprymitywniejszy strunowiec, u niego, tu mamy jego odciski, a więc rzeczywiście mniej więcej tak wyglądał. I teraz coś stało się bardzo dziwnego. A mianowicie u niego nastąpiła w krótkim czasie dwa razy podwojenie genomu. Nastąpiła kwadruplikacja genomu, a to było niesłychanie ważne. Geny, jak wiemy, to są po prostu instrukcje, jak produkować poszczególne białka. No i teraz, jeżeli między innymi mutacje, zmiany genu powodują, że powstają inne osobniki, mają inne białka, inny charakter. W większości wypadków takie mutacje prowadzą do katastrofy, do śmierci albo do niesprawności. Rzadko kiedy uda nam się na oślep, jak gdyby zmieniając gen, zrobić instrukcję do produkowania lepszego białka. Ale to jest bardzo kłopotliwy, długotrwały proces. Ale u Fuxianhui mieliśmy na zewnątrz tetraplikację, mieliśmy trzy kopie zapasowe. W związku z tym teraz ewolucja mogła się bawić, mogła próbować zobaczyć, czy coś nie da się wyciągnąć, zmienić trochę materiału genetycznego, nie naruszając możliwości normalnego przeżycia. I rzeczywiście tam się udało kilka rzeczy. Myśmy to nawet odtworzyli in silico, jak mogła wyglądać taka ewolucja. I w rezultacie okazało się, że powstały takie geny, które nam zmieniły jeden z podstawowych receptorów w mózgu, receptor, który się nazywa NMDA, a od tego receptora NMDA zależy liczba neuronów w mózgu, bo ten receptor NMDA powoduje, że się powiększa możliwość, plastyczność mózgu, tworzenie nowych połączeń synaptycznych i tak dalej. I ta linia rozwojowa nagle coś zrobiła. Tu właśnie mamy te 100 tysięcy neuronów u homara, prawda? A tu nagle już u ryb mamy na 5 milionów komórek nerwowych. 5 milionów to jest bardzo dużo. Ja wiem, że dla ekonomistów to tak wygląda, że to te 5 milionów, 3 miliardy, prawda, odpis na to 500 dla dzieci, no i to tak jest wszystko razem. Ale jak sobie tak uprzytomnimy, że jakby mieliśmy nasz mały włos jeden i powiększylibyśmy go milion razy, to on by zatarasował przekrojem całą ulicę Karmelicką. A więc ten milion to wcale nie jest tak mało, jakby się wydawało, tylko my nie jesteśmy, to są liczby, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? A więc, ale potem już u żaby na przykład 18 milionów. Potem to szło dalej. Ptaki. O ptakach w ogóle chyba nie będę wiele mówił, bo to są fascynujące zwierzęta, ponieważ ich mózg jest chyba tak skonstruowany, że jest znacznie wydajniejszy od mózgu ludzkiego. I ja jestem człowiekiem dygresyjnym, a więc wobec tego powiem ciekawostkę. Mianowicie ptaki, zwłaszcza ptaki krukowate, potrafią robić takie rzeczy, które właśnie nawet małpy nie potrafią. Na przykład gawrony w momencie, kiedy mają naczynie z wodą, ma taką mężurkę, długie naczynie, ale jest ten poziom wody jest zbyt niski, żeby gawron mógł sięgnąć dzióbkiem do tego. W porządku. Ale jeżeli są kamyki w pobliżu, to gawron prawie natychmiast zaczyna łapać kamyki i wrzucać do tego naczynia, żeby poziom wody się podniósł. Kreatywność taka, jak u dzieci ze szkoły gardnerowskiej co najmniej, prawda? Także fantastycznie one działają i to one tak same. A to przy mózgu tysiąc razy mniejszym od mózgu ludzkiego, bo mózgi ptaków ważą mniej więcej wielkości gawrona około 1500 mg, prawda? A więc, ale tutaj i powstał mózg ludzki. Mózgi ssaków w ogóle. Kot był pierwszym zwierzęciem, u którego liczba neuronów w mózgu przekroczyła 1 miliard, a więc już doszliśmy do bardzo poważnych rzeczy.
To też ciekawe, też dygresja. Ludzie dzielą się zwykle na takich, których zwierzęta nic nie obchodzą, albo na takich, których kochają koty, albo na takich, których kochają psy. I ci, którzy, i jedni zastanawiają się, jedni którzy, i drudzy, które zwierzę jest inteligentniejsze. No już trudno powiedzieć, oczywiście mamy kot jest inteligentniejszy, bo potrafi wejść na drzewo, a pies nie, prawda, na przykład. Natomiast, ale faktem jest, że w korze mózgowej kot ma dwukrotnie więcej komórek nerwowych niż pies, to więc to coś w jakiś sposób znaczy. No, u makaków, u małp, te idą już tutaj, prawda, kilka miliardów, kilkanaście będzie u szympansa. Człowiek, to była też bardzo ciekawa historia, u człowieka przez długi czas uczono nas, i ja uczyłem moich studentów, że w mózgu ludzkim znajduje się 100 miliardów neuronów, mniej więcej. I potem jest w tej chwili bardzo ciekawy film na TEDzie, pani Herculano Hauser, która właśnie młoda brazylijska uczona, zaczęła pytać znajomych, a skąd ty wiesz, jakie są źródła, że jest tych 100 miliardów? Okazało się, że takich źródeł nie ma. Wobec tego ona postanowiła policzyć ilość neuronów w mózgu. No ale to jest znowu kreatywność i tak, mianowicie tak normalnie to ludzie liczyli, robili preparaty histologiczne. Mózg jest strasznie nierównomiernie rozłożony, są te neurony, tu jest ich dużo, tu jest mało, trudno było coś zrobić. A co zrobiła Zuzanna Herculano-Hauser? Zrobiła bardzo kobiecą metodę, zrobiła z mózgu zupę. Zrobiła z mózgu zupę, to znaczy zhomogenizowała, że mogła potem robić poszczególne, nie jajecznice, w zimnym homogenizowała na szczęście, ale tak, że potem mogła zwirować frakcję jądrową i mogła to potem dalej rozpuścić. Z tego miała, dokładnie mogła wiedzieć, miała w naczyniu liczbę wszystkie neurony, jakie się znajdują w mózgu. No odpowiednio biorąc rozcieńczenia, mogła sobie obliczyć, ile w mózgu neuronów się znajduje, ile komórek się znajduje, bo tam są komórki neuronów i komórek, które nie są neuronami, ale komórki neuronalne mają pewną immunologiczną charakterystykę taką, że je można wybarwić i policzyć. I okazało się wtedy, że w tej chwili wiemy, że mózg ludzki zawiera około 85 miliardów komórek nerwowych. I tyle samo zresztą komórek glejowych. Jedyne zwierzę, które nas próbuje dosięgać z tych bezkręgowców, to 300 milionów neuronów ma ośmiornica. Ale u niej trzeba powiedzieć, że to jest trochę oszukaństwo, bo ona poza jednym dużym mózgiem tutaj, jeszcze na początku każdego ramienia ma własny specjalny mózg. Także, no ale... Natomiast w ten sposób powstały mózgi kręgowców, one rosły coraz większe, były coraz większe i znowu szczęśliwa mutacja. Taka szczęśliwa mutacja, znowu duplikacja, z tym razem to była duplikacja jednego genu, podwojenie, i to był gen, który odpowiadał za tworzenie kolców synaptycznych. Jak mamy komórkę nerwową, to komórka nerwowa tutaj ma na przebiegu swoich włókien, ma takie wypustki i na tych wypustkach znajdują się miejsca, do których się przyłączają inne komórki nerwowe, to znaczy wypustki innych komórek nerwowych. I od liczby tych kolców synaptycznych zależy, jak sprawnie mózg czy dany układ w mózgu pracuje. My wiemy, że na przykład w momencie, kiedy się uczymy, to liczba kolców synaptycznych nam przyrasta. Otóż coś ciekawego stało się, tutaj mamy jeszcze, to jest właśnie nie człowiek, to jest jeszcze, prawda, Australopithecus, i ten Australopithecus tutaj, prawda, on nic nie było. I nagle tu przyszła mutacja i ta mutacja, która przyszła mniej więcej 2,5 miliona lat temu, nagle taki jeden gen odpowiedzialny za tworzenie tych kolców synaptycznych uległ reduplikacji. Ale ta duplikacja, to nie była taka ładna duplikacja. Tam się zrobił ten gen, ten drugi bliźniak był taki karłowaty, właściwie trzymał go, nie był specjalnie funkcjonalny, zwalniał przesuwanie się tego genu wzdłuż osi neuronu, ale w rezultacie, w wyniku tego nagle powstały komóry, znacznie więcej tych synaptycznych. Zamiast, żeby tu szybko tworzył się koniec już, ten wędrował, coraz więcej ich było. I właśnie w ten sposób z tych małp nagle powstał homo, powstał człowiek. A to właśnie jest
tutaj radzę wejść właśnie, jak Państwo sobie wygooglują Herculano Hauser, to Państwo zobaczą od razu z nią film na TEDzie. Można sobie zrobić wersję polską napisów. Fantastyczna dziewczyna właśnie. To jest to, co tutaj powiedziałem. Co jej badania wykazały? Wykazały właśnie, zmieniły naszą wiedzę o mózgu, że nie 100 miliardów, tylko 86, prawda? Że komórek glejowych, komórek podporowych nie było 700 miliardów, tylko 85. I co jest tu ciekawe, że większość komórek nerwowych, o dziwo, znajduje się u nas w móżdżku. Móżdżek, który był zupełnie niedoceniany jako takie tylko do równowagi, w tej chwili coraz większe budzi zainteresowanie, bo wydaje się, że szybkość procesów nerwowych, które potem przebiegają w całej korze mózgowej i oczywiście ta fluencja zależy właśnie od móżdżku. To móżdżek odpowiada za to, że możemy szybko coś powiedzieć, to, że możemy coś pięknie zagrać na fortepianie, że możemy szybko pojechać na rowerze. Ale badania w każdym razie nad mózgami ciągle spowodowały, że w ogóle my widzimy mózg nasz, mózg ludzki, mózg naczelnych jest zupełnie różny od na przykład mózgu gryzoni. I znowu mógłbym o tym długo mówić, ale naprawdę Państwo, Radek, Państwo wrócą do swoich komputerów, niech Państwo oglądą tę Herculano Hauser, jak ona właśnie mówi, czym naczelny, my jesteśmy naczelnymi, różni się od gryzoni. Mózgi, bardzo duże mózgi, to jest największy mózg gryzonia, to jest mózg kapibary, prawda? Ma znacznie mniej neuronów niż o połowę mniejszy mózg małej małpki Saimiri, prawda? I dzięki temu małpa może spokojnie na przykład krową zarządzać, coś takiego, a Saimiria nie da. Szczyt oczywiście rozwoju to jest nasz mózg, prawda? No i teraz powiedzmy sobie jeszcze raz. Powiedzieliśmy, że mózg nie służy do myślenia. Mózg służy do przeżycia i tego się trzymamy, ale myślenie jest bardzo korzystne dla przeżycia w większości wypadków, bo czasami myślimy za dużo i pakujemy się w głupią sytuację albo popełniamy samobójstwo i tak dalej. Także nie, myślenie nie jest taką najważniejszą rzeczą. Tak Państwo tu tłumaczyli na przykład z tymi dziećmi, że najważniejszą jest rzeczą, żeby była ta kreatywność u tych dzieci. Ja osobiście uważam, że nie kreatywność jest rzeczą najważniejszą, tylko jednak inteligencja emocjonalna, prawda, inteligencja interpersonalna i intrapersonalna, bo ona umożliwia sprawne działanie w grupie, no ale to już Gardner o obu typach i o większości typów tych inteligencji mówi. Kreatywność jest ważna, ale inteligencja emocjonalna jeszcze bardziej. W każdym razie to myślenie, ona jest potrzebne do poznawania świata, wymaga bardzo skomplikowanego podłoża neuroanatomicznego, prawda? A teraz to myślenie, no to jest i rozumowanie indukcyjne, prawda, i abstrahowanie, umiejętność uogólnienia. No mnóstwo jest takich procesów, a sprawności werbalne. Państwo, którzy tutaj głównie się zajmują właśnie uczeniem, dydaktyką, nawet nie będę mówił, ale jest bardzo wiele tych funkcji. Całe jest pytanie, czy wydajność procesów poznawczych możemy na przykład przyspieszyć. To jest w tej chwili o usprawnieniu mózgu dość dużo się mówi. Mówi się o usprawnieniu mózgu na przykład za pomocą różnego rodzaju substancji chemicznych i okazuje się, że tak, że ponieważ ten mózg jest dość skomplikowany, to jest szereg procesów, prawda? Jak mamy te pierwsze, przychodzą nam te wrażenia, oczywiście jest aktualna uwaga, jest tutaj szybkość przetwarzania danych, wyciągamy rzeczy z naszej pamięci roboczej i wkładamy. I teraz, jeżeli mamy rzecz znaną, szybko od razu przechodzi, a jeżeli mamy rzecz nieznaną, musimy się uczyć, to proszę bardzo, zaczynamy wchodzić w wasze wyższe czynności mózgowe. Logika, prawda, tu przekazywanie, że to pamięci długotrwałej, prawda, przetwarzanie słuchowe, przetwarzanie wzrokowe, ale to jest mnóstwo procesów. Każdy z tych procesów może być trochę przyspieszony, może być usprawniony i dlatego możemy działanie mózgu usprawnić. Wróćmy teraz z tobą jeszcze raz spokojnie do tych naszych ludzi, prawda? A więc jak ten mózg się rozwijał, to nasi kolejni przodkowie zdobywali coraz to większe panowanie nad światem. Tu jest właśnie ten jeszcze Australopithecus z mózgiem mniej więcej, troszeczkę więcej powyżej pół litra, jeszcze bez niczego. Ale już trochę więcej się zrobiło i jeszcze mniej więcej 2,5 miliona lat temu powstał, a około 1,5 miliona lat temu wygasł Homo habilis, nasz bezpośredni przodek, który już zaczął tworzyć narzędzia. Miał większy mózg,
A tworzenie narzędzi, twoje narzędzi do tworzenia narzędzi i tak dalej było rzeczą bardzo ważną. Niestety z mózgiem jest jeden wielki kłopot, mianowicie mózg wymaga bardzo wiele energii. I niestety dopóki się żyło tak, jak się żyło, tak jak żyły małpy, tak jak żył ten cały Homo habilis, to energia potrzebna do utrzymania neuronów, miliard neuronów potrzebuje 6 kilokalorii dziennie na to, żeby, czyli mniej więcej 1/4 zapotrzebowania naszego na życie. To jest strasznie dużo. Gdyby nie było żadnej możliwości innych produktów niż naturalne, nieprzetwarzane, my byśmy musieli jeść prawdopodobnie przez 30 godzin dziennie, żebyśmy mieli odpowiedniość pożywienia. Ale co się stało? Homo erectus nagle, który powstał właśnie troszkę dawniej niż parę lat temu, on wynalazł ogień. I to była niesłychana historia, bo ogień dał nam technologię, ale między innymi co ważne, dał nam technologię żywności. I w ten sposób mogliśmy nagle znacznie lepiej odżywiać mózg. Skok wielkości mózgu był znakomity. Ten mózg 1225 ml, to jest tyle już wynosi objętość mózgu przeciętnej współczesnej kobiety, a więc jest naprawdę bardzo wiele. To jest tak samo. A to proszę się nie śmiać, bo to jest bardzo ważna historia. Wcale duży nie znaczy lepszy. I co zaraz zobaczymy na następnym slajdzie, ale tylko chciałem powiedzieć, że ten Homo erectus, od niego zaczęło się społeczeństwo, to znaczy pierwszy społeczny podział pracy. Wtedy się okazało, podzielili się ludzie na zbieraczy i na łowców. Wtedy okazało się, że nastąpił pierwszy społeczny płciowy podział pracy. Coś niby cios w serce feministek, ale tak prawdę mówiąc, ten podział społeczny wyszedł stąd, że płeć żeńska jest znacznie ważniejsza niż płeć męska. Mężczyźni są płcią na rozkosz. To i nie ma się co śmiać. No, weźmy to statko 20 samców i 20 samic. Mogą być ludzie, mogą być konie, obojętnie co. Ma pewne to statko, ma pewien potencjał reprodukcyjny. Powiedzmy 20 młodych rocznie. W porządku. Ginie 10 samców. Zostaje 10 samców, 20 samic. Czy potencjał reprodukcyjny statka się zmienił? Ani troszkę. Te 10 samców spokojnie sobie rady da z tymi 20 samicami. Ginie jeszcze połowa samców. Piątka samców? No, nie ma kłopotu. Jeden samiec na 4 samice? Fantastycznie. Bardzo dobrze. Jeszcze z 2 samce zginą. Też nie musi to zginąć, prawda? Dopiero zaczyna się kłopot, kiedy zaczyna się jakieś wąskie gardło. Natomiast śmierć każdej samicy to o 5% spada wydajność reprodukcyjna stada. Ponieważ ta wielkość potomstwa jest bardzo ważna, w związku z tym wiadomo, samice muszą być chronione. I zasadą rola samca, nie tylko u człowieka, jest ochrona samic i ochrona potomstwa, ochrona dzieci. Jak mamy stado bizonów na przykład, atakowane przez wilki, co idzie na okrąg? Idą byki, prawda? Bo ich śmierć nie jest dla stada taka zła. Stąd też te pierwsze podziały pracy, prawda? Mężczyźni to mieli te zawody, w których łatwo było zginąć, prawda? Żołnierz, strażak, jakiś ten. To wszystko, bo mężczyzna nie jest tak potrzebny jak kobieta. Mężczyźni muszą tylko kobiety bronić. Teraz na skutek tego, że się zrobiła, że tak powiem, równowaga, to kobiety też już żołnierki z calachu strzelają równie dobrze, prawda, zwłaszcza na mur, prawda, do strefy gazy, jak żołnierze, nawet bardziej zajadle. Ale teraz natomiast, co się stało potem? Następcą Homo erectus był Neandertalczyk. Neandertalczyk, proszę zobaczyć, mózg 1600 ml, większy od normalnego mózgu naszego współczesnego człowieka. To znaczy, ale mimo to, że miał ten większy mózg, to mu to niewiele pomogło. On już, to było ciekawe, prawdopodobnie miał mowę. Po Neandertalczyku zostały groby. Czyli on musiał mieć jakieś poczucie transcendencji. Musiał sobie, my nie wiemy dlaczego on zasłaniał płytą kamienną zwłoki innego Neandertalczyka, czy dlatego, że się bał, że upiór z tego wyjdzie, prawda, ich zacznie prześladować, czy coś tam, nie wiadomo. Ale w każdym razie na pewno już życie pozagrobowe
istniało w jakiś sposób w tej mentalności Neandertalczyka. I potem prawie ten Neandertalczyk spokojnie powstał jakieś 230 milionów lat temu i żył sobie spokojnie, a mniej więcej w jakichś 100 tysiącach lat od tego czasu nagle powstał inny, mniejszy gatunek i ten gatunek to był Homo sapiens. Człowiek był gatunkiem z mniejszym mózgiem, proszę zauważyć, a więc być może nawet mniej bystry. Był słabszy, mniej owłosiony, gorzej przystosowany do życia. I właściwie przez bardzo długi czas był tylko takim gatunkiem, który służył jako pożywienie dla zdecydowanych kanibali, jakim byli Neandertale. Myśmy byli mięsożerni, ale Neandertalscy byli wyłącznie mięsożerni. No a ludzie byli doskonałą dla nich zwierzyną. Bo dobre, słodkie mięso, prawda, akurat nie takie powinno być. No i tak było, ale nagle coś się stało. Otóż ten Homo sapiens była wczesna forma, Homo sapiens primigenius, sobie żył w cieniu tego naturalnego. 40 tysięcy lat temu coś się stało. 40 tysięcy lat temu mamy pierwsze dowody na to, że człowiek zajął się jeszcze innymi czynnościami psychicznymi, a mianowicie powstała sztuka. I my mamy, oczywiście jak mówimy o sztuce, to na początku wiemy sztuka jaskiniowa, malarstwo jaskiniowe, groty z Lascaux, czy też te z Kimberley, prawda, te malowidła Bradshawa w Australii, prawda, i tak dalej. Ale proszę zauważyć, że jednak chyba mnie się wydaje, że pierwsze przedmioty tworzone właśnie w celach estetycznych to była biżuteria. I mamy neolityczne groby, gdzie mamy kobiece szkielety właśnie z naszyjnikami na przykład, albo z broszami, prawda? Czyli ewidentnie widać, że zrobiła się sztuka i ta sztuka była niesłychanie ważna dla rozwoju mózgu. Ja o znaczeniu sztuki dla mózgu to już u pana profesora Pulchni mówiłem w tym budynku NSDAP na rogu rynku, prawda? Także to już tego. Natomiast my wiemy, że u człowieka w tej chwili mózg się rozwijał i najbardziej rozwinęła się taka część, którą nazywamy korą przedczołową. Ta kora przedczołowa to jest coś takiego, co tu się mieści za naszymi oczyma i to się zrobiła taka główna centrala dowodzenia mózgu. My wiemy i co jest ciekawe, że ta kora nie tylko jest ważna, ale ona jest stosunkowo luźno utkana. Tak zwany współczynnik unerwienia, czy indeks istoty szarej, pokazuje, że tutaj neuronów nie jest gęsto, że te neurony mają tutaj miejsce do kontaktu z innymi, mogą robić większą liczbę połączeń. Prawda? Gdyby się ktoś zastanawiał, prawda, gdyby, jak ludzie się zastanawiają, gdzie istnieje dusza. Otóż jeżeli istnieje coś takiego jak dusza, to ja sądziłbym, że ona istnieje właśnie w tym neuropilu w korze przedczołowej. Także mamy taką szeroką, luźną tą korę. W porządku. No, ale tak doszliśmy do tego człowieka. Wielki mózg, wielkie możliwości. Czy ewolucja człowieka dalej idzie? No oczywiście tak, w przyrodzie nie ma takich, prawda, okresów, kiedy zamykamy bilans, tylko wszystko idzie mniej więcej równo. My mamy, jednym takim dowodem jest to, że znamy taki gen mikroencefaliny, on się tak nazywa dlatego, że w momencie, kiedy tam jest mutacja, to mamy właśnie osoby o za małym mózgu, osoby mikrocefale i teraz okazuje się, że on tam się rozwija pod silną presją ewolucyjną i ma taki jeden wariant, to się nazywa haplotyp D i on w ciągu ostatnich właśnie mniej więcej 40 tysięcy lat, on się zaczyna silnie rozwijać w niektórych mózgach i ilość tych genów w populacji świadczy o tym, jak w danej populacji szybko mózg się rozwija. My możemy po prostu powiedzieć, że dana populacja, prawda, ma szybciej rozwijający się mózg, a dalsza nie. No i to oczywiście można tą częstość występowania haplotypu D sprawdzić. Wyniki niestety, co trzeba powiedzieć, są ohydnie niepoprawne politycznie. Jak zrobiono coś takiego, to na tych kółkach widzimy białe to jest nie D, czarne to jest haplotyp D. Patrzymy na Afrykę subsaharyjską i tu nasi bracia Murzyni praktycznie prawie nie mają tego haplotypu D, prawda? Praktycznie tam ten mózg jest stabilny, stabilne warunki, małe mieszanie. Gdzie jest największa szybkość stworzenia mózgu i tego?
to jest Ameryka Łacińska. Ale to jest dość zrozumiałe. Tam było mieszanie się raz, prawda? Nagle biali konkwistadorzy, czerwoni tubylcy, czarni niewolnicy. Wszystko jeszcze, bo to jest bardzo ważny element kulturowy, katolicy, czyli że nie było kwestii rasowej tak silnie posuniętej. W odróżnieniu od protestantów, którzy wypychają inne rasy, prawda, jak na przykład w Burowie w południowej Afryce, w żadnych kontaktach, ścisły apartheid, Anglicy w Stanach Zjednoczonych, wybicie Indian, prawda, czyli ich wypchnięcie i tak dalej, a Ameryka Łacińska nie. I Ameryka Łacińska jest takim krajem, w którym wydaje się, że ta ewolucja człowieka też daje korzystne efekty. Proszę zobaczyć, że na przykład Miss Świata to zwykle, prawda, gdzieś tam jest albo jakaś Bogota, albo Caracas, albo coś takiego. Czasami się trafią Filipiny, ale w sumie w tamtych okolicach. Prawda? A literatura iberoamerykańska. A jaki serial był najbardziej popularny w Polsce? A to była Niewolnica Izaura. Skąd to z tamtych? Prawda? No wszystko, papież nawet jest z tamtych okolic. Prawda? Tak, ewidentnie coś ważnego było. Dobrze, to jest jeżeli chodzi o budowę mózgu. A co z inteligencją? Otóż to jest tak opisano, to James Flynn opisał tak zwany efekt, nazwany efekt Flynna, i to jest to, że po prostu od dawna utrzymuje się trend do zwiększania wyników w testach na inteligencję. I ten test idzie we wszystkich częściach świata, prawda? I ten efekt Flynna, on głównie wynika z tego, że zmniejsza się ilość ludzi źle odpowiadających w testach na inteligencję, ale wyniki właściwie byłyby zastraszające. To jest, jak wyglądałby test IQ, gdyby stosować dzisiejszy test IQ do ludzi, którzy żyli 60 lat czy 70 lat temu. Bo test IQ, jak Państwo wiedzą, on jest co kilka lat musi być zmieniany, dlatego żeby średnia była 100. I wtedy okazuje się, że na przykład w Anglii w latach 40., prawda, to ten średnio IQ społeczeństwa mierzonego tym testem wynosiłoby jakieś 73. No to były tempaki do niczego się nadające. To szkoły specjalne dla nich byłyby za dobre, prawda? A koniec końców lata 40. w Anglii, no Boże, jaki to dla Lechii Nagrody Nobla, walka, bitwa w Anglii. To świadczy o tym, że test IQ naprawdę nic nie mówi o inteligencji, to jest inna sprawa, ale to wskazuje, że mierzona inteligencja pewnymi testami, ona ma tendencję do wzrostu, prawda? A więc wobec tego ten wzrost inteligencji ludzi, prawda, on nie jest równomierny, efekt Flynna ostatnio ulega spłaszczeniu. Ale znowu, gdybyśmy spróbowali tak się cofnąć do przeszłości, to IQ na przykład w okresie, no proszę zobaczyć, tu mamy Egipt, piramidy, tu mamy Grecję, prawda, no, najlepsi filozofowie, matematycy, a to IQ tutaj na wysokości, prawda, jakichś tam, nie wiem, no 40, 50, prawda. Ewidentnie widać, że coś jest złego. Prawda? To IQ zależy zresztą od tego, jaki jest na przykład średni dochód narodowy. Ewidentnie w bogatych narodach IQ jest wyższe. I oczywiście nie ma, bo starożytna Grecja, to akurat byli ludzie, gdzie akurat nie było mnóstwo fantastycznych intelektualistów i z całym uszanowaniem dla tu państwa obecnych, może z wyjątkiem pana profesora Hausnera, pana profesora Pulchli, to jednak ci wszyscy ludzie byli znacznie, a przynajmniej byli znacznie bardziej znani ze względu na swój intelekt, prawda? Także, prawda? Państwo poznają, prawda, kto jest Herakles, kto jest Euripides, Archimedes, prawda, i tak dalej. Dobrze. Niektórzy ewolucjoniści uważają jednak, że szczyt rozwoju naszego intelektu to już myśmy przeszli. Że ten szczyt to było w okresie właściwie neolitu, mianowicie dlatego, ponieważ ta presja, wtedy była strasznie silna presja ewolucyjna, czyli osoby o słabszej inteligencji, o wolniejszej percepcji, o gorszym myśleniu, one nie miały szansy przeżycia. I w związku z tym osoby, prawda, wtedy nie było na tyle zasobów, żeby się opiekować osobami słabszymi, gorszymi, głupszymi. Prawda? My się w tej chwili pochylamy nad każdym dzieckiem, prawda, nie ma tego, prawda? Nie ma złych dzieci, tylko ewentualnie coś tam. Nie ma złych wilków, są tylko wilki nieszczęśliwe, prawda? Jak mówi mama, jak się pyta o bajeczkę o złym wilku, prawda? Ale wtedy to trzeba naprawdę było mieć oczy dookoła głowy, żeby przeżyć, i ta inteligencja była bardzo wysoka. Dopiero kiedy zdobyliśmy sobie pewien margines, mieliśmy dodatkowe resources, dodatkowe zasoby, że mogliśmy się zacząć opiekować osobami mniej zdolnymi, a
my jesteśmy gatunkiem empatycznym, no to wobec tego myśmy zaczęli dopuszczać, nie tylko, że zaczęliśmy chronić te osobniki gorsze, leczyć chorych i tak dalej, ale nawet zaczęliśmy je dopuszczać do rozrodu. No i nie wiem, ale na Tygodniu Mózgu ja będę miał wykład, będzie w marcu, będę miał wykład o zjawiskach korzystnych dla rozwoju społeczeństwa, a nieakceptowalnych ze względów etycznych, i to właśnie będzie eugenika, eutanazja i poligamia, które naprawdę dla społeczeństwa są korzystne, a dla nas nie. To nie będziemy w to się w tej chwili wdawać, dlatego, bo gdzieś tam trzeba być. W każdym razie to, że ten człowiek wcześniej był znacznie inteligentniejszy od nas, prawdopodobnie, to wcale nie znaczy, że jednak my ulegniemy. Bo co, na czym jeszcze polega nasza inteligencja? My sobie zrobili protezy inteligencji, zwłaszcza protezy pamięci, ale teraz tak samo protezy fluencji. Prawda? Pierwszą wielką protezą pamięci to był druk, prawda? Oczywiście on spowodował to, że zniknęli ludzie, którzy mieli fantastyczną pamięć i mogli, prawda, Homera, prawda, z pamięci, całą historię. Potem mamy komputer. W tej chwili myślimy o już usprawnianiu działania mózgu. Także mamy jakąś taką przeszłość przed nami, prawda? Ale, prawda, żeby stworzyć ten współczesny mózg, 400 milionów lat, prawda? I właśnie teraz, co jest ciekawego z tym mózgiem, co chciałem powiedzieć, że rozwój mózgu zaczyna się u człowieka w drugim trymestrze ciąży. Wtedy zaczyna się neurogeneza. I to jest okres niesłychanie ważny dla rozwoju. I na przykład w tym okresie zakażenia wirusowe albo stres, nadmierny stres w drugim trymestrze ciąży powoduje, że występuje w takich grupach znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju schizofrenii. My mamy na to dowody takie epidemiologiczne, na przykład wojna, tak zwana wojna zimowa 40 roku, wojna sowiecko-fińska, okazało się, że matki, które dowiedziały się o śmierci męża, kiedy były w drugim trymestrze ciąży, to wśród pokolenia tych matek jest znacznie wyższy poziom schizofreników niż wśród innych wdów wojennych. Tak samo zresztą, to samo mówią wyniki z Wielkiego Głodu Holenderskiego, roku zima 44-45. Znowu, kiedy właśnie te osoby, te matki, które były w drugim trymestrze ciąży, to tam w tej kohorcie mamy większą ilość schizofrenii. Potem ten mózg robi mi się. Mózg się zaczyna rozwijać. Rozwija się bardzo szybko. Ten rozwój trwa do 7 roku życia. I to jest rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo to może mieć znaczenie przy kreatywności. Mianowicie do 7 roku życia nam się tworzą nowe neurony. Tych neuronów jest bardzo wiele, ale jest za dużo. I po prostu potem dochodzi taka konieczność, tak jak gospodyni, która rzodkiewkę sieje, to potem musi przerywać rzodkiewkę, to u nas w mózgu muszą ginąć neurony. Dlatego po prostu i to jest taka historia, prawda? I to jest część, w którym sporo naszych neuronów wymiera. Wymiera mniej więcej 30% neuronów. I teraz, prawda, kłopot polega na tym, że jeżeli to jest czas, w którym giną pewne cechy u człowieka, bo giną te neurony, to się nazywa darwinizm neuronalny, giną neurony, które są nie tak przydatne, nie tak używane. I na przykład, Państwo dokładnie wiedzą, ci wszyscy, którzy mieli małe dzieci, że tak do 7 roku życia, jak chcemy ich spokój z dziećmi gdzieś tam, to wystarczy dawać kartkę papieru i ołówek czy kredki i one uwielbiają rysować. Zdolności plastyczne małych dzieci, chociaż technika oczywiście nie jest taka wyrafinowana, ale kompozycja jest fantastyczna, prawda? A potem nagle u większości dzieci ta cecha ginie i 14-latkom zwykle, jak im się zaproponuje, żeby sobie tylko coś rysowały, to się nie ma takiego specjalnego sukcesu pedagogicznego z nimi, prawda? Także ewidentnie widać, że coś się traci. No dlatego, bo są inne neurony ważniejsze. Neurony do podlizywania się nauczycielowi, neurony do walki z kolegami i tak dalej. Ale proszę też zauważyć, że jednak my tym możemy sterować. Rodziny artystyczne, zwykle wśród rodzin malarzy, dzieci też malują. No, nie wiem, ile jest genetycznie. Z całą pewnością to, że rodzice też zwracają na to uwagę. To, co myśmy mówili tutaj o rodzicach, które wożą dzieci na uniwersytety dziecięce, to jest właśnie przykład tego, że
jadąc na uniwersytet dziecięcy, te małe dzieci w tym okresie wymierania między 7 a 14 rokiem życia są poddane takim bodźcom, które chronią te neurony, które mogą być pożyteczne dla rozwoju. I to jest rzecz istotna i radziłbym Państwu tak sobie wziąć to pod uwagę, czego uczy biologia praktycznie, bo wszystko to, co Państwo robi, ma dobre podłoże neurobiologiczne. My staramy się coraz bardziej prawda, podnieść, prawda? No i teraz, jeżeli mózgu się nie używa, to mózg przestaje się rozwijać, prawda? Nawet może zanikać. To głównie jest oczywiście u małych zwierząt, prawda? To są nasze, tak, z naszej linii rozwojowej, prawda? To są żachwy, prawda? Młoda żachwa, taka kijanka, no to fantastycznie sobie pływa, lata, ma oczy, ma mózg, zbiera sobie ten plankton. Po czym osiada na stałe. To jest tak jak część dziewczyn wychodzących za mąż. Siedzi. I już nic nie musi robić, oś ciała jej się w ogóle zmienia, prawda, i tak dalej. I nagle co zostaje? Jama gębowa nagle jest w miejscu dawnego odbytu, prawda, serce pozostaje, prawda, ale mózgu nie ma. Zostaje tylko jeden neuron, prawda, tak węzeł, który tam napędza tą wodę do tego czasu. Żachwa już czas płodzi młode, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie potrzebuje mózgu, dlatego, bo zwierzę osiadłe nie potrzebuje mózgu, tak jak rośliny nie potrzebują mózgu, bo mózg służy do interakcji z otoczeniem. A to były takie przykłady z kolei, to robiła taka pani Lester Firestone, prawda, to był taki, jak wyglądał taki mózg normalnego dziecka, to badania tą metodą, prawda, to w fałszywych kolorach, ale im jest bardziej czerwony, tym większa jest aktywność mózgu. No i widzimy, że są takie dość duże aktywne mózgi. Tu okolice hipokampa i tak bardzo duże. A tu miała przypadek tego dziecka skrajnie zaniedbanego, zaraz go zobaczył, że w tym mózgu praktycznie prawie nic nie ma. I to jest też ten okres rozwoju dziecka. Pierwszy okres rozwoju dziecka jest niesłychanie istotny, dlatego że były takie w amerykańskie bardzo ciekawe badania, dlatego bo nagle wzrosła w roku 1946 liczba podrzutków w Ameryce. No bo wracali żołnierze, prawda, z tego, robili dzieci, gdzieś uciekali, matki tego, zostało kupę tych dzieci, podrzutki. W Amerykanie oczywiście były te orphanaries, były prowadzone bardzo ściśle, według najnowszych wówczas badań naukowych, czysto higienicznie, dzieci przewijane, tak dalej, ale zakaz jakiegokolwiek kontaktu emocjonalnego personelu z dziećmi, żeby się nie przywiązywać, między dziećmi też, dzieci, jeżeli mogły być odseparowane i tak dalej. Ta grupa dzieci w wieku potem lat nastu, ona była kompletnie przyzwyczajona do życia społecznego. Dzieci miały właściwie cechy autystyczne, nie tworzyły żadnych związków. Grupą kontrolną do tych badań były dzieci rodzone w więzieniach. W więzieniach jednak jak się rodziły dzieci, to matki nie wypuszczano na wolność, ale były żłobki przy więziennej, tam matka kilka godzin z dzieci była w tym żłobku. I te dzieci zachowały się tak normalne dzieci z takiej, z odpowiedniej klasy społecznej. A znowu widać, jak to jest szalenie istotne. Teraz chodzi o to, że na mózg działa dlatego, bo on się uruchamia wtedy, kiedy bodźce napływają. Jeżeli my coś widzimy, to wtedy nam się jakieś sieci w mózgu aktywują. Jeżeli czujemy jakiś zapach, nam się aktywują te sieci. Jeżeli coś słyszymy, aktywują się pewne sieci, prawda? I to możemy obserwować bezpośrednio, no bo w tej chwili, ja w ogóle właśnie większość moich badań nad mózgiem, prawie 3/4 mojego aktywnego życia, to ja chcąc wiedzieć, jak działa mózg ludzki, to ja po prostu przez cały czas grzebałem się w mózgach zdechłych szczurów. Sam je zresztą zabiłem, prawda? Natomiast w tej chwili są te doskonałe techniki neuroobrazowania i my dzięki temu możemy wiedzieć, jak działa mózg na bieżąco. Nie można, to nie jest też ostateczne kryterium, tam można też wpaść w takie frenologiczne przejście, ale my w tej chwili z tym mózgiem, my widzimy, jak poszczególne części mózgu działają. I proszę zobaczyć, to jest na przykład, jeżeli my, to jest pamięć wzrokowa. Uruchamy się, jak mamy jakieś bodźce wzrokowe, uruchamy nam się, tu idzie wszystko od otoczu, ta droga wzrokowa jest bardzo skomplikowana, ale idzie nam do jakiejś części w korze potylicznej, tworzy nam się krótki ślad pamięci przejściowej i potem ślad pamięci krótkotrwałej, prawda, a potem trwalsza pamięć idzie. Tu akurat nie mamy jakiejś litery, prawda, pamiętamy. Jeżeli oglądamy twarz, to jest ciekawe, inne miejsce mózgu się uruchamia, ale też to potem idzie do przodu. Także w sumie mam coś, ale proszę zauważyć, że twarze
i obszary, prawda, związane z innymi obrazami, one są w innych miejscach mózgu obrabiane na początku. I to samo widzimy u małp. Prawda? Widzimy u małp znaleziono, że są specjalne komórki, które są dedykowane wyłącznie do analizowania obrazów twarzy. Jeżeli dany obraz mózg odbierze jako potencjalnie twarz, dwie kropki poziomo i pionowo, to będzie to traktowane jako twarz i będzie to wtedy obrabiane w sposób specjalny. Tak jest w mózgu makaka, tak jest w mózgu ludzkim. I tak to zobaczyć. Tutaj widzimy obraz. Widzimy jakiś taki obraz, prawda, i tego, nie, ognisko, nie wiadomo co, prawda, tak dokładnie tego. No tak, bo to widzimy przedmiot. Ale teraz, jeżeli zobaczymy ten przedmiot w ten sposób, to nagle widzimy, że są obrazki lewy i prawy jest różny. Ale dlaczego? Bo tu przedtem myśmy tego nie postrzegali jako twarz, a to postrzegamy jako twarz. Bo żeby mózg puścił nam dany obraz do przetwarzania twarzy, to mózg musi być twarz odpowiednio zorientowana. Jak mamy twarz, prawda, równolegle do naszej twarzy, w porządku. Jak jest odwrotnie, to mózg po prostu przestaje działać. Mózg nie da rady przerobić wszystkich danych, musi pracować oszczędnie. A twarz jest jedną z takich trzech zespołów cech, po których odróżniamy i rozpoznajemy ludzi. Dalszy to jest głos i ogólnie sylwetka. I teraz obiektywne różnice między twarzami są bardzo niewielkie. I twarze muszą być szczególnie dokładnie obserwowane, bo one są ważne, bo twarz nam służy do rozpoznania innej osoby, do rozpoznania emocji innej osoby, do wielu innych rzeczy. Ona musi być obrabiana dokładnie. Jak ja się tu na przykład patrzę na te foteliki, to mnie nie obchodzą, one się na pewno bardzo różnią między sobą, ale to dla mnie nie ma znaczenia. Wiadomo tylko, żeby był stał mocno i nie był niczym umaziany, to mogę na nim siąść. Z twarzą jest już zupełnie co innego, prawda? Czy rozmawiam z panem profesorem Pulchą, czy z panem Hausnerem, prawda? To już się zachowuje trochę inaczej, prawda? No. W normalnej sytuacji to, prawda, normalna osoba ma właśnie głowę uniesioną, twarz jest równoległa. Tak jak leżymy koło niej w łóżku, tak samo. To jest dla nas ten obraz, którym łapiemy. A jak twarz jest w drugą stronę zrobiona, prawda, to jest kłopot. Prawda? No proszę zobaczyć, to jest taki mongolski wojownik, prawda, który medytuje przed bitwą. No widzimy, jest skupiony, jest zastanawiany, przygotowuje się myśli. Tak? To jest taki mongolski wojownik. A może nie? A może go przewróćmy? Prawda? Proszę zobaczyć, jak szalenie zależy to ułożenia. Myśmy tu też dostrzegli twarz, jak ja zasugerowałem właśnie niedwuznacznie, bo tu ma oczy, tu jest tego, no nos taki nie bardzo widoczny, twarz ukrywa tego i pół księżyc na czele, prawda? Ale to samo dotyczy pisma. Proszę zobaczyć, że tym się różni czytanie przez komputer, czytanie przez nasz mózg ludzki. Komputer może znacznie szybciej pracować i z wszystkiego robi, a my nie. My tutaj przeczytamy, oczywiście, ale proszę zobaczyć, że to trwa. A tu błysk oka, prawda, i już mamy, czyli położenie jest tak ważne, prawda? Rozpoznawanie szczegółów obrazów, proszę bardzo, no na przykład to. My to nawet rozpoznamy, że to jest Marilyn Monroe, ale ona do góry nogami, czy ona wygląda na piękną kobietę? No tak nie, a tak? A teraz dopiero widać, prawda? I proszę zobaczyć, to jeszcze były czasy przed Adobe Photoshopem, prawda? Także tylko retusz. Dobrze. A zrozumieli, na czym polega dowcip? No tu patrzymy na tego dowcipu, no trudno jest dostrzec, nie bardzo wiemy, co jest. Przewrócimy? A kto jeszcze słabo widzi, no to tu, prawda? Prezydent Bush patrzy przez zasłoniętą lorletkę na polu walki. No, a my zobaczymy, ciekawy jestem, co byłoby z naszym ministrem wojny, ale to zobaczymy sobie. A nie, nie mamy ministra wojny, tylko obrony, przepraszam, to inaczej. Dobrze. Mózg jest szalenie ważny dla życia w grupie, prawda? Dlatego, bo my, naczelne, a więcej my jesteśmy w ogóle ssakami, które są, że tak powiem, obligatory gregarious, przymusowo towarzyscy. Wobec tego musimy mieć dobre mechanizmy komunikowania w grupie, prawda? I podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania w grupie właśnie są dwie rzeczy. My musimy zrozumieć emocje innych ludzi i zrozumieć tok myślenia. Emocje, prawdę mówiąc, to jest około 70% naszych tych badań. Roberta Zająca mówią, że to, czy my kogoś lubimy, czy nie na pierwszy rzut oka, to jest nasze wrażenie emocjonalne. My sobie dopiero powiem szybciutko racjonalizujemy, ale te emocje są szalenie istotne. Ale musimy mieć metody, prawda?
jak rozpoznawać emocje innych ludzi. No, mamy specjalny na to system, on był odkryty mniej więcej 20 lat temu, system neuronów lustrzanych. Te neurony lustrzane został odkryty przez Giacomo Rizzolattiego i jeżeli jeszcze dożyje, bo to jest facet w moim wieku, ale ma szansę jeszcze trochę pożyć, to powinien dostać Nagrodę Nobla, bo on odkrył, że istnieje taki system neuronów, który odpowiada na ruchy innych zwierząt. I to badanie wyszło z takich rzeczy zupełnie nie seksy, mianowicie jemu po prostu chodziło o to, czy poszczególne neurony w korze ruchowej są tak zorganizowane, że istnieje poszczególny neuron, który jest odpowiedzialny za każdy ruch, na przykład jeden neuron, który odpowiada za to, że chwytam za tego pilota, czy też cała kora się aktywuje. No i zaczęli badać na tym makaku i jak zaczęli badać na tym makaku, okazało się, że znaleźli, że rzeczywiście za każdy swoisty ruch odpowiada jeden swoisty neuron. Badania takie się robi w ten sposób, że małpie się wkłada do mózgu elektrodę i podłącza się tę elektrodę do głośnika i w momencie, kiedy to się zrobi, to wtedy jak neuron jest pobudzony, to brrr, prawda, coś tam idzie sygnał. I tak można sobie, to jest taka technika bardzo często stosowana tam wśród neurochirurgów, prawda? A więc znaleziono takie neurony. No wielkie te neurony, które tam reagują, no ale sądzą, że są neurony motoryczne. Duże osiągnięcie, prawda? Ale zrobiło się coś przypadkiem, bo w nauce mnóstwo rzeczy się robi przez przypadek. To jest bardzo, bardzo interesujące, ale albo że coś wychodzi nie tak, jak to. Tu pan profesor Pulfa był łaskaw w teorii beta regulacji. Ona została właściwie sformułowana tylko dlatego, że doświadczenie nam wychodziło absolutnie w przeciwny sposób niż można było, niż powinno. Tylko tyle, że mój szef jednak uznał, że Polak, chociaż to niby tak intelektualnie to nie jest najwyżej ceniona nacja w Stanach Zjednoczonych, że no może jednak coś tam zrobi tego. I zrobiliśmy to jak gdyby na złość naturze. Ale znacznie większe, znaczy ciekawsze odkrycie ja miałem w momencie, kiedy coś patrzyłem zupełnie przypadkowo. Na przykład badaliśmy kiedyś, jak wpływa LSD, taki silny środek halucynogenny, na ruchliwość szczurów, a między innymi z pewnych powodów tam skojarzyliśmy ten z jednym z aminokwasem, z tryptofanem. No i mieliśmy grupę szczurów, które były kontrolne i grupa szczurów, które dostawała LSD razem z tryptofanem. Badanie ruchliwości takich szczurów polega na tym, że tamten szczur chodził w czymś w rodzaju garka, w którym były trzy promienie świetlne. Jak szczur przecinał te promienie, no to wtedy licznik się poruszał raz, tak żeby można było i się te liczniki widziało. Liczniki były na zewnątrz klatek, natomiast same klatki były w zamkniętym pomieszczeniu, bo zasada jest taka, że nie wolno, żeby eksperymentator patrzył na szczury, bo wtedy interferuje z tymi szczurami i tak dalej. Ściśle, szczur w innej kamerze. W porządku. Tak było. Ale jak doświadczenie mi tak szło, że szczur po LSD i tryptofanie ruszał się z tą samą szybkością jak szczur kontrolny, to ja nie wytrzymałem i złamałem zasady i wlazłem, żeby zobaczyć na żywe oczy, jak to jest z tymi ruchami tych szczurów. I co się wtedy okazało? Że i te szczury z taką samą szybkością krążyły po klatce, ale te szczury po LSD to goniły do tyłu, prawda? A więc kompletnie inna reakcja. I także gdybym był normalnym, porządnym uczonym, to on powiedziałby, że nie ma żadnego wpływu, prawda? A więc to wszystkim Państwu mówi, że trochę kreatywności, walki, wychodzenia poza tym czasami się może przydać, prawda? Ja wam mówię, to jest najlepsza rzecz właśnie w tych różnych szkołach, bo tutaj pani tak ciekawie mówi o szkołach. Moje wnuki w Holandii były szkolone w takich szkołach systemem jenejskim. Tak samo fantastyczny to był efekt. Tam właśnie mnóstwo z kolei nacisku na teatrzyk, na coś takiego. Fantastyczne wyniki. Właśnie one właśnie uczą, żeby nie trzymać się ściśle jakichś tych niepol, a też z dziecięcych moich spraw. Pamiętam, dla mnie potworną traumą było, jak po raz pierwszy poszedłem do szkoły. Po trzech latach uczenia się na tajnych kompletach, mieliśmy mi śliczną, malutką grupkę z panią Wiczową i uczyliśmy tego. Pani Wiczowa mnie przyjęła do drugiej klasy od razu, bo byłem dzieckiem nieposłusznym, miałem 6 lat, ale musiałem, żeby cicho siedzieć, to musiałem. No i fantazja. I nagle powiem, przyszedłem do szkoły ćwiczeń przy wyższej szkole pedagogicznej, żeby nie było wątpliwości, i nagle powiedziałem, że muszę siedzieć w ławce, jak chcę coś
powiedzieć, to muszę podnieść rękę, to jest potworne zupełnie. Także ja się dziwię, jak te dzieci wytrzymują właściwie. Ja byłem dość odporny. No ale teraz co tu się zrobiło? Otóż w tym momencie znowu złamano regułę. Mianowicie do laboratorium, w którym to było, małpa sobie siedziała spokojnie, nic nie działo, neuron nie ruszał się, głośnik milczał i wszedł kolega. I wszedł kolega i tak zupełnie machinalnie złapał za ten orzeszek, który małpa miała chwycić. I wtedy nagle z głośnika poleciał dźwięk. Czyż neuron w mózgu małpy zareagował nie na ruch jej ręki, tylko na ideę ruchu, czy na oglądnięcie innej ręki. No i teraz wielkość uczonego polega na tym, że jak ktoś takiego się robi, widzi, to się natychmiast to zauważa i próbuje się wyjaśnić. I dzięki temu, no właśnie okazało się tak, no małpa łapie orzeszek, jest. Człowiek łapie orzeszek, jest reakcja, prawda? I teraz okazało się, no całą teorię, która okazuje, u nas w korze ciemieniowej znajdują się takie neurony, które przetwarzają nam zjawiska wzrokowe, ale są one połączone potem z neuronami ruchowymi w korze czołowej i mamy dzięki temu zjawisko rezonansu mechanicznego, rezonans motoryczny. Ja próbuję naśladować automatycznie, właśnie nie próbuję, automatycznie naśladuję ruchy innych ludzi. Przede wszystkim naśladuję oczywiście ruchy mimiczne, prawda? I ruchy mimiczne są bardzo ważne. Ale i także my w tej chwili wiemy, mamy ten cały system tutaj zrobiony, ale dzięki tym neuronom, bo istnieje rezonans pomiędzy mimiką a nastrojem. Jak ja się uśmiecham, to mi się od razu robi dobrze. Jedną z takich rzeczy, którą ja zawsze lubię, jak ci jest smutno rano, spróbuj się uśmiechnąć do lustra, nawet na siłę. Nawet sztuczna rzecz poprawia ci nastrój. Albo na przykład człowiek w nastroju wesołym czyta lepiej i rozumie lepiej teksty wesołe, a w nastroju smutnym lepiej mu idzie z testem ponurym i tak dalej. I my to możemy zrobić, bo możemy sobie sztucznie zrobić uśmiech albo sztucznie ponurość w prosty sposób. Ja niestety nie mam cienkiego ołówka, nie jestem pewien, czy to pióro mi gdzieś nie wypadnie z tego, ale proszę zobaczyć, że jeżeli my na przykład weźmiemy już zęby, unoszą się kąciki, twarz się uśmiecha. Ludzie trzymający pióro w zębach czytają znacznie lepiej testy zabawne, łatwiej się śmieją i tak dalej. Gdyby pan teraz trzymali w zębach coś, to by się śmiali, prawda? Ale... O, ponuro, jak ściskam wargami. I robiono takie badania, okazuje, że teksty smutne my rozumiemy, ja nazywam lepiej, jak trzymamy ołówek warga. Może być sztuczny uśmiech. Ten uśmiech jest bardzo ważny. Stąd właśnie nawet sztuczny uśmiech, to jest ten Panam Smile, prawda? Panam już zbankrutował, ale skoro stewardessy dalej się uśmiechają, prawda? To właśnie dlatego, żeby ludziom było milej. Prawda? Czyli jak naśladujemy mimikę innych ludzi, to możemy u siebie wyaktywować też różne neurony, prawda? Ktoś się do mnie uśmiecha, ja automatycznie odpowiadam uśmiechem, ale wtedy mi się nastrój podnosi. Ale równocześnie tamta osoba, jak ja się szerzej uśmiecham, tamta osoba też się uśmiecha. Ten uśmiech przechodzi z jednej osoby na drugą. Ja miałem taki znowu przykład szkolny mojej koleżanki, która przychodzi pani wicedyrektor z ponurą miną. Ona już wie, co było. No, nie zrobiła, nie wypełniła na czas dziennika. Chodziła jednak na moje wykłady. Przychodzi pani wicedyrektor, uśmiecha. Widzi, jak twarz pani wicedyrektor się zmienia, ale w końcu przychodzi w uśmiech. Mówi, dzień dobry, ja wiem, pani dyrektor, no dobrze, proszę pani, no to wszystko, ja już to wszystko uzupełniam. Doskonali zamysł awantury, która byłaby normalna, skończył się miłą tą, dziennik został uzupełniony troszeczkę później. Więc dzięki tym neuronom lustrzanym, prawda, twarzy służą nie tylko do rozpoznania innych, ale do wnioskowania o stanie emocjonalnych, prawda, o zamiarach w stosunku do nas, prawda. Do rozpoznania wystarczają bardzo proste układy. My jesteśmy w tej i tak wycofani, że jak mamy takie układy, my nie mamy wątpliwości, co taki śmieszek przedstawia. Prawda? Widzimy, kto jest wesoły, kto jest myślący, kto jest zmieszany, kto śpi. Prawda? Dajemy radę to robić i to jest nasz układ. A małe dzieci automatycznie, to dziecko nie jest uczone. Jak dziecko zobaczy dziwnego stwora, to próbuje coś takiego robić. Prawda? Jak to ma małe dzieci, może próbować robić coś takiego. Prawda? Wystawia język, mały wystawia język. Prawda? Otworzy usta, otwiera usta. Prawda? Robię buzię w ciup, dziecko robi buzię w ciup. To jest automatyczne. Automatycznie, a ty sami uczymy dzieci. A to jest właśnie film, który pokazuje, jak dziecko próbuje to neurony lustrzane tego dziecka, szkoda, że mam cichy głos, jak naśladuje tamte osoby. To jest roczne mniej więcej dziecko, no 12 miesięcy, ono
próbuje robić te wszystko, ono patrzy. Te, ono coraz co lepiej, prawda? Ono coraz bardziej w skomplikowany sposób. Ono ewidentnie uczy w tym naśladowaniu, prawda? Także... No, ale tu nie da, prawda? Ono jest tak ciągle, zaraz wstanie i zacznie walczyć dalej, prawda? Bo to jednak... No, ale jeszcze, prawda? Jeszcze ta nóżka, jeszcze coś tam, prawda? A z deszczem mi się skończy. No ale w kamie, no i to, no, to dziecko to nie mogło być wyćwiczone. Są automatycznie, bo widzieli, jak neurony lustrzane działają małego dziecka w akcji, prawda? No i właśnie, uśmiech ewokuje uśmiech, prawda? Śmiech jest strasznie zaraźliwy, prawda? Gorzej, że ziewanie też jest, na szczęście nie widzę publiczności, także nie wiem, co się w tej chwili dzieje na sali, prawda? Ale gniew, oczywiście by wywołał gniew, a współczucie, Jezu, ile pieniędzy na tym się robi w przemyśle filmowym, prawda? Jak my lubimy współczuć innym, prawda? Te wszystkie love story, prawda? Wychodzimy płaczący z kina, prawda, zupełnie. Ale, proszę Państwa, my naprawdę coś w tym mózgu widzimy, dlatego że robiłam takie, to było takie ciekawe doświadczenie, to robiła Tania Zinger w Uppsali i rzecz polegała na tym, że naprzód była dziewczyna i chłopiec, jej przyjaciel. Siedzieli obok siebie i teraz dziewczynie badano, skanowano mózg, co się dzieje, a równocześnie na rękę założono jej taką bransoletkę. Przez tę bransoletkę przełożono prąd elektryczny, dość silny. To bolało, ona syczała, piszczała, jęczała, prawda? Wszystko było zapłacone, wszystko było w porządku, tego tutaj nie tego, prawda? To nie było takie niewolnictwo, ale w każdym razie było widać, że jej aktywność mózgu się zmienia. Ale potem ciągle badano mózg dziewczyny, ale bransoletkę przeniesiono na rękę chłopca. I teraz chłopiec, jej ukochany, syczał, jęczył i u dziewczyny pewne części mózgu się zaczęły tak samo aktywniać. To jest jeszcze o tyle ciekawe, że to pokazuje, że mózg ma dwie części składowe. To jest jedna część składowa, to jest taki ten ból fizyczny, noxa, prawda? A drugi to jest ból emocjonalny, cierpienie, prawda? I teraz można, ludzie na przykład jak bokserzy się biją, to oni nie czują bólu, oni nie wiedzą, ale nie cierpią, prawda? Coś takiego cierpienie i to jest czymś innym. No ale teraz dzięki tym neuronom lustrzanym my wpadamy w zauroczenie, świetnie się bawimy w małych grupach, jeszcze lepiej w dużych grupach. Zabawa sylwestrowa w domu przed telewizorem to nie jest to, co pójście na bal czy na rynek, prawda? A więc to jest jedna szalenie ważna rzecz dla grupy. Druga rzecz ważna dla zrozumienia działania grupy to jest wejście w tok myślenia innych ludzi. To jest to, co jest teoria umysłu, prawda? I to posiadanie teorii umysłu to oznacza po prostu, że ja innym przypisuję moje sposoby myślenia i uważam, że inne osoby działają tak samo, prawda? I jak tak rozumiem te stany umysłowe inne, po prostu jest, jak gdyby każdy sądzi według siebie, prawda? Ja sądzę, że nasze rzeczy w mózgu... To jest taki typowy przykład. To jest zresztą test na teorię umysłu u dzieci i on służy do tego, bo osoby starsze jest jego. To jest taka historyjka, prawda? Sali i Anna, prawda? Sali chowa piłkę do koszyka, prawda? Wychodzi, Anna przenosi piłkę do pudełka, Sali wraca i teraz się pytamy, dziecko, gdzie jest piłeczka? Otóż małe dzieci, oczywiście jak Państwo doskonale wiedzą, pytają ci, którzy są na dydaktyką, będą mówiły, małe dziecko wie, że piłeczka jest w pudełku, mówią w pudełku, w pudełku. Natomiast dziecko czteroletnie i starsze, normalne, to ono już wie, potrafi wejść w tok umysłu, prawda, Sali, a my mówimy, no tak, ale Sali wie, że przecież schowała piłeczkę do koszyka. W związku z tym piłeczka musi być w koszyku. Natomiast właśnie dzieci autystyczne, prawda, mają kłopoty, prawda, nie zdają sobie sprawy z tego, co tam jest Sali, tylko wiedzą, gdzie jest piłeczka. Oczywiście te maksymalne wykorzystanie teorii umysłu to jest na przykład przy szachach, prawda? Ja zrobię tak, to on zrobi tak, to wtedy ja tak, to on tak, to jest tak. Prawda? Im kto ma tą lepszą teorię umysłu, tym lepiej. I co jest ważne, my wiemy, że są takie dwa obszary mózgu, które są bardzo zaangażowane w teorię umysłu. Oczywiście to jest przyśrodkowa kora przedczołowa, która jest tą naszą centralą zarządzania, o której ja mu wspomniałem na początku, ale tak samo szalenie ciekawa rzecz, mianowicie złącze skroniowo-ciemieniowe i to złącze skroniowo-ciemieniowe jest o tyle ciekawe, że ono odpowiada właśnie za to, że wiemy, co inna osoba myśli, ale jeżeli czasowo wyłączymy, a potrafimy to robić w pomocy przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej, bo przykładamy, też nie przykładamy, tylko blisko głowy trzymamy taką cewkę z silnym polem elektromagnetycznym, my wyłączamy wtedy funkcję neuronów, bo jest taki hawok tam zrobiony, że te
elektryczne procesy biegną wolniej i nagle ta osoba nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące moralności, prawda? Czy ktoś dobrze zrobił, czy nie. Bo żebyśmy ocenili coś, prawda, no to musimy wiedzieć, ktoś bierze jabłko ze straganu. Prawda? Ja muszę wiedzieć, czy ten ktoś bierze to jabłko, bo je akurat nie kupił, czy je kradnie, czy jest głodny. Za każdym razem oceniamy w trochę inny sposób. A więc to jest takiego. Ważnym elementem tej sprawności tej teorii umysłowej jest właśnie umiejętnie przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Ja sądzę, że to właśnie te sukcesy szkoły gardnerowskiej czy uniwersytetów dziecięcych polega na tym, że tam nauczyciele potrafią wejść w tok myślenia dzieci i w tok uczuć dzieci, prawda? I to jest ważne, prawda? Jak ja pytam kogoś, studenta na egzaminie, ja i tak nie obrywam, bo nie ma niestety teraz opłat za egzaminy, a więc wobec tego, co się będę męczyć, prawda? I w związku z tym no, ten student jest w komfortowej sytuacji, prawda? Ja go i tak puszczę i właściwie w ogóle opracowałem metodę, którą też polecam ewentualnie w szkołach na egzaminie. To była metoda, którą na studiach miał mój profesor Franciszek Górski, cudowny człowiek. Otóż u niego było tak, że było wiadomo, że u Górskiego nota 3 jest notą absolutnie kompromitującą. To był ostatni debil czy debilka. Osoby, które dostały trójkę Górskiego, zwykle nie kończyły tego roku, a najpóźniej to wylatywała na następnym. To był kretynizm. Dwójka była notą, czyli trójka była super hańbiącą. Dwójka była notą bardzo przesuwającą niżej w hierarchii społecznej. Piątka to było to, co trzeba było mieć. I wszyscy wyskakiwali z portek, żeby mieć piątki. Naprawdę, to było coś takiego, ludzie automatycznie oni chcieli mieć. Oni się nie bali profesorem, nie chodziło o przejście. Ale chcieli się dobrze pokazać przed grupą. I to była taka marchewka. Ja to radzę Państwu jako taki trik. No i właśnie temu student, mnie się wydaje, że student jest tak. Ale student mnie widzi odwrotnie właśnie, do góry nogami, jest w strasznych szponach, nie wie, co się dzieje, prawda, boi się wszystko. I ja teraz jako profesor muszę uwzględnić jego stres i nawet jak to było dawne czasy, kiedy jeszcze wolno było pytać ustnie, prawda, bo w tej chwili niestety wszyscy każą robić wyłącznie te testy pisemne, przy których się już student nic nie uczy, poza rozwiązywaniem testów. Dobre. Pytanie jeszcze dalej. Czy mężczyźni i kobiety myślą inaczej, prawda? No ale może chyba tak, bo ich strategie życiowe są inne, prawda? Bo celem każdej osoby jest maksymalny sukces reprodukcyjny, ale sam zmaksymalizuje ten swój sukces reprodukcyjny przez zwiększenie liczby partnerek, prawda? Im więcej mam partnerek, im więcej mam żon, tym więcej mam dzieci. Samica nie. Sukces reprodukcyjny samicy nie zależy od ilości partnerów, tylko od jakości partnerów, prawda? Ale jest potrzebny pewien czas, prawda? I dlatego mamy te strategie seksualne są bardzo różne, prawda? To powiedzmy sobie, jak tak rzucimy, prawda? To jest dość istotne. Ale o tym trzeba pamiętać i znowu żaden feminizm na to nie pomoże. U mężczyzn występuje efekt Coolidge'a znacznie silniej niż u kobiet i tak dalej. No tak się przypatrzymy na te mózgi, to widać, że te części emocjonalne, prawda, są zaznaczone na niebiesko, są większe u mężczyzn niż u kobiet. Mężczyźni są bardziej emocjonalnie, do emocji musimy dodać agresję, prawda, także tu jest coś takiego. No, ale teraz, większość, kobiety mają większą łatwość werbalizacji, dlatego, że mają takie inne, plan temporalny jest inny. Po prostu amerykańscy, to niby nie było to, znowu taka legenda amerykańska jest, że na dobę mężczyzna wyrzuca z siebie mniej więcej 6 tysięcy słów, a kobieta 20 tysięcy. Było takie niemieckie przysłowie ein Mann, ein Wort, które zmieniono ein Weib, ein Wörterbuch, prawda? Ale faktem jest, że dziewczyny więcej mówią, prawda? No czyli ten mózg, prawda, jak zobaczymy, mózg męski, właśnie jak mówią, on jest nastawiony na seks przede wszystkim, prawda? A inne rzeczy, trochę na ryzyka, trochę na kite. Zupełnie inaczej jest mózg kobiecy, prawda? Nie wiadomo, dlaczego buty są takie istotne, bo generator bólu głowy jest dość ważny, prawda? A chciałem jeszcze powiedzieć, jak już coś tak mówimy, chciałem zwrócić uwagę na to, że rocznice ślubu i imieniny. Mężczyźni o tym nie pamiętają. Mężczyzna trzecia rocznica ślubu to już mężczyzna zwykle zapomina, prawda? Jeżeli kobieta zapomina o 33 rocznicy ślubu, to powinna iść do neurologa, bo to się zaczyna przynajmniej łagodne otępienie poznawcze. Ta różnica między kobietami i mężczyznami jeszcze by nic nie widzi. To jest taki ten. Proszę zobaczyć. Musimy iść i kupić sobie spodnie, prawda? No, to idzie facet. Facet idzie do sklepu, kupuje spodnie, prawda? W porządku. Co robi ona?
idzie. Wchodzi, przerwa na kawę. Chodzi dalej. W końcu wchodzi do tego sklepu, prawda? No, dobrze, dobrze. Koszty kobiety wynosi 2600, a mężczyzny tylko 200. Kto wydał więcej? No oczywiście, no koszt to mężczyzn, tak, no tak mężczyzna mówi. Kobieta się nie zgodzi z tą logiką. Nie, 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 proszę zobaczyć, kobieta mówi co innego. Mężczyzna na minutę 16 zł, kobieta tylko 13. Czyli jeszcze zaoszczędziła, prawda? Jeszcze może kupić dodatkowe buty. Okej. Okay. Prawda? I tak samo, prawda? Wiagra, znowu, skoro tu się w aptece się kupuje wiagrę dla mężczyzn, a tutaj się kupuje wiagrę dla kobiet, prawda? Dobrze. Teraz świat poznajemy dzięki zmysłom i rozumowi. I teraz tak, ja już mogę przerwać, jeżeli państwo chcą. Nie, dobrze, to znaczy entuzjastyczna zgoda, jak chce pani Płatek, dobrze. Ale świat poznajemy dzięki zmysłom i rozumowi, ale czy poznajemy całą rzeczywistość? Czy świat jest taki, jak się nam wydaje? Ja bardzo lubię, to jest chyba XIX-wieczna fałszywka, a nie prawdziwy średniowieczny obraz, ale on jednak coś powie. To jest ten mnich, który szuka czegoś tam i nagle jak wychodzi poza firmament niebieski, to nagle okazuje to niebo, słońce, gwiazdy, księżyc, to wszystko jest ułuda, a na to jest potężna machineria sfer niebieskich, które tym wszystkim robią. Czy my, naszym umysłem patrząc, my widzimy tylko ten firmament, który nam przykrywa tą główną rzecz, prawda? Bo jak my tworzymy tego? W rzeczywistości jest jakiś koń, ale jak my się na niego patrzymy, to sobie naprzód robimy jakąś reprezentację w mózgu, elektryczną reprezentację, o której niewiele tego, prawda? A potem tworzymy coś w umyśle. To jest replikat konia, ale ona absolutnie nie jest dokładna, ona nam nie mówi dokładnie, czym jest koń. Ona mówi tylko, każda taka rzecz to jest nasze tworzenie. Właśnie my ciągle operujemy kwaliami, prawda? W przyrodzie nie istnieją kolory, nie istnieją zapachy, prawda, realnie, prawda? To są nasze konstrukcje, w jaki sposób nasz mózg pojmuje świat, prawda? Te kwalia, prawda, one... To jest cecha naszego umysłu, ale całe nasze doświadczenie, ono jest naprawdę tylko doświadczeniem zdobywanym przez umysł. I to jest, no może tu już przejdźmy szybko, ale chodzi o to, że świata postrzegamy, percepcja zależy bardzo od stanu naszego emocjonalnego, prawda? I ona jest twórczą konstrukcją myślową, a nie jest to prawdziwa reprodukcja. I teraz już zbliżamy się powoli do jakiegoś sensownego zakończenia. Chodzi o to, że my na tym, w jaki sposób my sobie ten mózg nas prowadzi na manowce, w jaki sposób myślimy i tak dalej, to bardzo ładną rzeczą są przykłady iluzji. To zresztą laureat Nagrody Nobla w 2000 roku, Erik Kandel właśnie mówi. To on napisał bardzo ładną książkę, psychoanaliza na poziomie synapsy, prawda? Ale on właśnie mówi, postrzeganie świata jest twórczą konstrukcją, ona jest zbudowana przez mózg, prawda? Na podstawie tej rzeczy, które mamy. Ale czasami nie mamy dostatecznych danych i wtedy mózg nagle jest zagadka, prawda? No, czy to są dwa profile na żółtym tle, czy to jest wazon na czarnym tle? I jedno i drugie. Gdybyśmy teraz badali aktywność naszego mózgu, ona jest większa niż w przeobrazie jednoznacznym. Bo my się przechodzimy. To jest ciekawa rzecz. Jeżeli państwo się chwilę przez to będą wpatrywać, zwłaszcza ci z państwa, których jest ten umysł jest bardziej plastyczny, zobaczą, że raz widzą ten sześcian od góry, a raz od dołu, prawda? On przeskakuje. Możemy raz patrzeć tak, że to jest, że tu patrzymy się na jego dół, albo że ta niebieska część jest raz z przodu, a raz z tyłu, prawda? Części z państwa chodzi. Tu oczywiście, prawda, znowu tutaj czy aniołki, czy diabełki, prawda, czy to mamy most, prawda, czy pływający żaglowce. To jest ładna historia, to jest taki zresztą właśnie meksykański malarz. To jest też ładne. Czy tu widzimy ten Voltera, prawda, czy też widzimy korytarz z tłumem ludzi, prawda? I jedna i druga rzecz, nasz mózg nie może się zorientować, co tutaj mamy, prawda? Czy mamy dwa konie, czy też mamy twarz. To jest ładne, prawda? Czy to jest młoda kobieta, czy stara? No, państwo widzą obie? Oczywiście, bardzo. Właśnie to widać. Oczy czym się różnią, prawda, mniej inteligentni studenci pierwszego roku, a tu dobre stawisko, prawda? Dobrze. Percepcja iluzji, ona się może zmienić w zależności od ułożenia zresztą. Proszę zobaczyć. No to dla nas oczywiście jest żaba, prawda? Ale ją przesuniemy, no mamy konia, prawda? A to jest taka ładna historia, prawda? Jak to wygląda, tu to nawet widzimy, prawda? To patrzymy i potem nagle jest party i... A,
Cudownie. Ja zawsze mówię moim studentom, jak wszystkie kobiety zaczynają wam się na przyjęciu podobać, to natychmiast przestańcie pić, bo to ewidentnie. A to jest też ładne, prawda? Bo znajomość życia ponad to, co widzimy. Prawda? Oczywiście tu jest coś, co każde małe dziecko zobaczy, że tu mamy delfiny, prawda? Pływa tutaj 9 delfinów, prawda? Wszyscy widzą te delfiny, prawda? Ale to jest oczywiste, prawda? Jeżeli ktoś nie potrafi natychmiast zobaczyć delfina, no to znaczy, że jest źle, prawda? Ale no są delfiny, naprawdę. Część Państwa miało kłopoty. Możemy konstruować iluzję ruchu. Przepraszam, to jest ciekawa rzecz. To jest nie tego, ale on nam drga. Ale koła się kręcą. To były są wykorzystywane czasami w budownictwie sakralnym w starożytności, prawda? Takie jakieś dziwne rzeczy. A to jest jak, w którą stronę tancerka się porusza? Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czy przeciwnie? Spróbujmy sobie mrugnąć oczyma, czy nam się uda ją odwrócić. A załóżmy teraz przeciwnym. No, teraz ja Państwu ułatwię. Teraz, jeżeli założymy tego, teraz się rusza, teraz widzimy, że się rusza lewa, prawda, to jest lewa noga, a teraz zmienia idzie w prawą stronę, prawda? A więc znowu, nasz mózg wcale nie jest aż takim dobrym. Ta rzecz jest niesłychanie ciekawa, właśnie niedawno się dowiedziałem, jak jest strasznie ciekawa, bo to znamy to złudzenie, to są identyczne koła, prawda, ale przez kontrast to się wydaje małe, to są identyczne długości odcinki, ale przez kontrast tam się wykluczy. Okazało się, że takie niektóre szczepy nomadów nie mają tego problemu, one od razu widzą, że są równe. A więc to jest też pewno coś związane z naszą strukturą mózgu. To oczywiście te linie są równoległe, można się porąbać, że jest tego. To jest też, jak my sobie tworzymy story za obrazem, bo my widzimy coś takiego, ale aha, to jest szachownica, na szachownicy stoi walec i ten walec rzuca cień na szachownicę. W związku z tym to są czarne, a to są białe pola. I nikt nam nie wmówi, że białe jest białe i czarne jest czarne, dlatego, bo to B musi być jaśniejsze, a to A jest czarne, a to B jest białe, prawda? A ja bym jednak klasyką tak wielu, taką głupią rzecz taką zrobiłem z Photoshopem, prawda, że to jest ta sama szarość, prawda? Niby białe, czarne, ale jednak, prawda? Jak ja wezmę ten kawałek tutaj, to białe robi się czarne. Proszę Państwa, to nie jest takie głupie, że białe jest, nikt nam nie powie, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Ja Państwu to mówię i bez aspiracji politycznych oczywiście. I tutaj to jest też, no tutaj słowo honoru, że to jest ciemniejsze od tego, prawda? Porównam, widzę, że się nie zmienia szarość. I tak nie wierzę. I tak nie wierzę, prawda? Czyli nasz mózg działa w pewien sposób, mózg prowadzi nas na manowce bardzo często. To oczywiście są złudzenia perspektywy, prawda? Są rzeczy, duży duch i mały duch, prawda? No oczywiście wielki duch goni małego ducha, a nie to on też. A jak jeszcze nie wierzymy tak, no to trzeba robić, nie? No niech runą mury, prawda? No dwa duchy dokładnie tej samej wielkości, prawda? A więc robimy. Ale z kolei mam właśnie te przedmioty niemożliwe, które pokazałem. To jest, taki przedmiot nie może istnieć. To jest kreatywność, ta z kolei zrobienie, prawda? Albo to właśnie ten program. Nie da rady, prawda? Takie koło nie może. Ale zwykle po tym kole moim studentom każe zrobić im liść Möbiusa, czyli tą jednopłaszczyznową wstęgę, prawda? I oni są dopiero wtedy zdziwieni, że wstęga bez drugiej strony, prawda? A tutaj, prawda? No tu cholera, 3 półki, 4 półki. A ten widelec diabła, prawda? No znowu, tak. A ja oczywiście zrobiłem trik, puściłem sobie gdzieś czerwone, to już teraz widzę, jak to jest skonstruowane, prawda? Na ile ten słoń ma nóg? 8? Nie, no to nie jest to noga, prawda? Znowu, oczywiście ten trik pokazuje, ile koń ma naprawdę, prawda? A więc coś, i teraz jeszcze chciałem prosić o interpretację świata, bo to jest tylko sobie nasze zmysły, ale nasz rozum trochę tak, bo my nie możemy się pojść z faktami bez wyjaśnienia. My tworzymy wobec tego racjonalne wierzenia, bardzo szybko, prawda, i żeby wyjaśnić rzeczy niepojmowalne, prawda. Były te badania Gazzaniga, które otwierają, że w lewej półkuli mózgu istnieje struktury, które się racjonalnie wyjaśnić napływające z poszerzenia. On to nazwał lewopółkulowym interpretatorem świata i wierzenia, które są zrobione, są dość trwałe, jest trudno je zmienić, ale
Ja chcę po pierwsze być, że my bardzo często nie wiemy, dlaczego postępujemy w taki sposób, jak nam się wydaje, że wiemy. To było doświadczenie Freuda. On w transie hipnotycznym poprosił pacjentkę, żeby potem, klientkę, potem, żeby w momencie, kiedy się obudzi, żeby otworzyła w pokoju parasolkę. Głupia rzecz, prawda, ale klientka otwierała. W porządku. A teraz ją pytano, dlaczego otworzyła parasolkę. Zawsze padała odpowiedź. Chciałam sprawdzić mechanizm, myślałam, że są jakieś dziury. Zawsze dawała odpowiedź, która była racjonalna. Inny przykład, zahipnozowany mężczyzna miał się schylić do ziemi, kiedy usłyszał parasol. Znowu, schylał się. Dlaczego pan to zrobił? A wydawało mi się, że coś się do butem przyczepiło. Chciałem poprawić sznurówkę. Koska mi zawsze pada odpowiedź, zawsze racjonalna, zawsze facet w nią wierzył, nie kłamał. Ale była to zawsze odpowiedź nieprawdziwa. Naprawdę się schylił, bo dostał taką komendę w czasie hipnozy. Ja się tak zastanawiam, ile razy rzeczy my jesteśmy przekonani, że robimy tak, bo nam się wydaje, że wiemy, a naprawdę robimy pod wpływem jakichś rzeczy, które albo hipnoza, albo spojrzenie, wspomnienia z dzieciństwa, albo coś takiego. Także rzecz nie jest taka prosta, prawda? I dla zrozumienia interpretacji świata były bardzo ciekawe badania nad rozszczepionym mózgiem. To nie jest rozszczepienie mózgu, prawda, jakby się wydawało, ale rozszczepiony mózg to jest mózg, w którym przecinamy spoidło wielkie. I to były badania Rogera Sperry'ego, za to też dostał Nagrodę Nobla w 1981 roku. I to jest tak, on wykorzystał ten fakt, że jest przekrzyżowanie nerwów wzrokowych, ono nie jest całkowite, ale to, co widzimy na lewym okiem, to nam wpada do prawej półkuli mózgowej, a co za prawym okiem, to obraz widzimy w lewej półkuli. Prawda? Więc one otrzymują te różne historie. Oczywiście w mózgu jest ten lewopółkulowy interpretator świata, prawda? Tu jest to spoidło wielkie. Ty po prostu, jeżeli ja dostanę obraz z prawego oka, czyli na lewą półkulę, to ja od razu jestem tego świadomy. Jeżeli dostanę z drugiej strony, no to ten obraz musi przejść przez to spoidło wielkie i przechodzi też działa. Ale co się dzieje, jak my przetniemy to spoidło wielkie? Jak przetniemy to spoidło wielkie, to wrażenia z prawej półkuli, czyli z lewego oka, nie dochodzą do naszej świadomości. I na przykład, jeżeli osoby takie, jeżeli na przykład widzą tylko połowę pola widzenia, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli ta osoba stoi na rynku przy ulicy Siennej, to ona będzie widziała linię AB, Kościół Mariacki i tak dalej, ale nie będzie widziała ulicy Brackiej. Prawda? Jeżeli stoi od Szewskiej, doskonale widzi wieżę ratuszową, widzi Matrasa i tak dalej, nie widzi Kościoła Mariackiego. I jeżeli piłka leci z lewej strony, to taka osoba odrzuci tą piłkę, bo jej organizm wie, że ta piłka leci, tylko ta piłka nie doszła do jej świadomości, a my nieświadomie odrzucamy tą piłkę. A więc mnóstwo rzeczy się dzieje w mózgu i Gazzaniga zrobił takie doświadczenie, mianowicie to pokazywał właśnie osobie z rozszczepionym mózgiem takie obrazki, że na prawe oko padała łapa kurza, a na lewe oko padał widok zaśnieżonego podwórka. A potem taka osoba miała lewą i prawą ręką pokazać, jaki obrazek kojarzy jej się z tym obrazkiem wyświetlanym. Prawa półkula, prawda, z lewego oka otrzymuje ten obraz zaśnieżonego podwórka, lewa otrzymuje obraz tej kury i teraz badany ma wybrać te dwa obrazki. On oczywiście prawą ręką wybiera głowę koguta, a lewą ręką wybiera taką szuflę do odmiatania śniegu. Czyli wszystko robi prawidłowo. No tak, ale on przecież do jego świadomości nie doszedł ten obrazek, prawda? Chociaż wybrał prawidłowo. Pytamy się go dlaczego, no to on wtedy mówi, prawda? No tu prawo kogut, a w kurniku się zbiera wiele gnoju i to trzeba właśnie szuflą najlepiej od tego i dlatego szuflę wybrałem, prawda? A więc znowu daj odpowiedź, o której prawdzie jest absolutnie przekonany, natomiast odpowiedź oczywiście, on wybrał tą szuflę dlatego, bo był tamten obrazek, prawda? I te doświadczenia z rozszczepionym mózgiem dowiodły, że w naszej lewej półkuli w każdym mózgu znajduje się interpretator świata. Ja nie wiem, jak wygląda teraz z badaniami ręczności, ale wydaje się, że może nawet czasami przy leworęczności ten ośrodek też znajduje się w lewej półkuli, że interpretator tworzy nam teorię, która nam tłumaczy, dlaczego się zachowujemy, jak się zachowujemy, prawda? I on mnóstwo rzeczy przechodzi nam w każdej chwili do głowy na poziomie
mózgu, ale do świadomości dochodzi bardzo niewiele. Ale jak one już dochodzą do świadomości, to wtedy my musimy to wyjaśnić. I teraz ta interpretator, on tworzy naszą świadomą rzeczywistość, wykorzystując bardzo często ograniczoną, fragmentaryczną wiedzę, którą dysponuje. I te wyjaśnienia my na ogół wierzymy bezdyskusyjnie, przynajmniej na początku. Znaczy świadomość jest zbudowaną przez ten interpretator refleksją nad naszym światem. Ja na przykład mam taką rzecz, że budzę się często, włącza mi się Radio Tok FM. Jednym z moich gorszych snów jest to, że jestem na jakiejś dyskusji i chcę powiedzieć i nikt mnie nie słucha. Wszyscy gadają, ja się dobieram, dogadam, jestem przyzwyczajony, że ja dużo gadam, prawda? Jak Państwo widzą, jestem już tego przykładem. No ale tego, a powiem się, nie, bo mój sen się, do mojej świadomości już dochodziła ta rozmowa, ale interpretator jest interpretował w najprostszy sposób, jestem uczestnikiem tej rozmowy, prawda? I w ten sposób mamy takie przedmioty, które są niewyraźne, a my jako dokładne obrazy. I takie zjawiska nazywamy paraidoliami. Najczęstsze są oczywiście takie, każdy z nas się bawił w takie paraidole jako dziecko, albo prawie każdy, i to była zabawa w chmury. My patrzyliśmy na chmury, jakie cudowne, wyobrażamy jakieś zamki, jakieś groźne rzeczy, jakieś zwierzątka. Czasami są brzydkie rzeczy przy chmurach, prawda? Ostrzegawcze, zupełnie obrzydliwe, prawda? No, różne rzeczy, prawda? Zabawne są takie, jak to nazywa, wegetariańskie paraidolie seksualne, bo drzewa potrafią wyprawić najróżniejsze rzeczy, prawda? To wszystko są drzewa, proszę Państwa. Nikt by nie myślał, że cokolwiek się złego dzieje, prawda? Ale my mamy już takie obraz, widzimy tego. Ale tak samo niektórym osobom wierzącym takie one interpretują jako objawienia się jakichś zjawisk. Dostrzegamy obrazy religijne w przedmiotach takich jak pnie drzew, okna. To się nazywa paraidolie religijne. Kościół to strasznie tępi, bo Kościół wie, że to nie jest żaden cud, ale tu na przykład na pustyni w Chile tak się coś zrobiło na dunach i nagle uznano, że to może być twarz Chrystusa, prawda? Kłopot był z tym, że część ludzi sądziła, że to jest twarz Charlie Mansona, także to było trochę tego. Ale to autentyczny cud w Warszawie, na ulicy Lechickiej, ścięty kolor, i nagle pielgrzymki szły, bo twierdzili, się Matka Boska tutaj pokazała, prawda? A to jest piękna rzecz, to była druga rocznica śmierci Jana Pawła II, rozpalano ogniska na górach i nagle któryś chłopiec właśnie dostał właśnie aparat cyfrowy, cykał zdjęcia cyklu i nagle mu się Jan Paweł II pokazał w tym ognisku, prawda? Bardzo ewidentnie, prawda? Ale tu nie muszą być sami święci, bo tu pani stanie, prawda, obeszłość, pojawił się Kaczyński w swoim oknie, prawda? Nieżywy oczywiście, to znaczy prezydent, prawda? Ale teraz, a co tu się musiało dziać na tej plebanii, prawda? Jak widzimy te diable, prawda? Ale tu z kolei Pan Bóg się do siebie wieczorem uśmiecha. Tu się diabeł pokazał na World Trade Center Towers, prawda? Znowu są autentyczne, bez Photoshopu. To była zabawna historia. Ona się akurat nie zdała w środę popielcową w 2009 roku. Ja dostałem te rzeczy, że jeszcze mogłem studentom w kwietniu o tym opowiedzieć, prawda? W stołówce szkolnej. Nagle, gdzie wypiekano pizzę, nagle się pokazała taka plama na brytwannie, która się nie da domyślić, i ta podkuchenna doszła do tego, że to jest jednak Matka Boska. Poszła do pani nauczycielki, do kierowniczki stołówki, kierowniczka do nauczycielki, nauczyciela do dyrektorki, dyrektora do kuratora, zrobić to. W międzyczasie dzieci to powiedziały, rodzice porwali tą brytwannę i zrobili w domku naprzeciw właśnie święty obrazek. Jedną sensowną osobą była właścicielka tej kafeterii, bo żądała natychmiastowego oddania brytwanny, bo pizzy nie mogła robić. A tu z kolei Matka Boska się pokazała na skanie mózgu, prawda? A tutaj to była jakaś taka Matka Boska, która się pokazała na kawałku tostu serowego i siostra pani z tego mózgu mówiła, żeby ta pani to dała też na eBay, takie Allegro. No nie dostała za to tych 14 tysięcy dolarów, prawda? Ale w każdym razie 730 dolarów za to zdjęcie dostała. A tu Pan Jezus pokazał się w przewodzie, prawda? Ewidentnie to było. Robiono całą w ogóle taką całą historię, prawda? Jak to należy. To jest w ogóle ohydna paraidolia, także szybko ją usuwamy tutaj, prawda? Ale chciałem powiedzieć, że to nie tylko ciemny lud to kupi, bo uczeni też kupują takie rzeczy. I proszę bardzo, na przykład proszę zobaczyć, to jest nasz sąsiad, planeta Mars, oglądana z Hubble'a, prawda? A to robił Antoniadi w roku 1909.
trochę zobaczyć. On rysował, miał te same zasadnicze cechy, tylko on jeszcze widział kanały. Typowa pareidolia naukowa. Trzeba mu oddać sprawiedliwość, że 4 lata później dostał lepszy teleskop, powiedział, że nie widzi żadnych kanałów, bo obraz stał się obrazem czytelnym, nie było miejsca do interpretacji, prawda? Ale z drugiej strony, bo tak niby to nam fałszuje, ale czasami my jesteśmy zdolni zobaczyć coś, przejść ponad, wyłowić coś z szumu, czego nie ma. Tutaj mają Państwo tekst, prawda? Jak Państwo spróbują zacząć to czytać, da się, powoli idziemy coraz szybciej. Zasada jest taka, że wszystkie słowa mają tą samą pierwszą i ostatnią literę, a środek jest pomieszany. Ale my wyłapujemy sens. Komputer tego nie zrobi, prawda? A tutaj nagle, prawda, tego, prawda? Także bardzo ładnie, prawda? A mnie się wydawało, że ortografia jest ważna. No to akurat nie do szkoły, prawda? Ale też trzeba zauważyć na przykład, że jak trudno jest rola korektora, prawda? Korektor bardzo często jest kłopot, prawda, robienie. Ja na przykład, jak puszczam błąd, to na przykład we własnym nazwisku. Bo to jest tak, jestem przekonany jedno. A najgorszą rzeczą miałem, jak było nazwisko mojego profesora, mój profesor, bardzo poważny człowiek, ale miał też bardzo się cenił i tak miał takie pojęcie jeszcze XIX-wieczne do własnej tej. I w czasopiśmie zagranicznym, jedna z jego pierwszych prac właśnie ze mną, i tam było nazwisko Józek Hano zamiast Józef Hano. Jezus Maria, przecież chciał pisać erratę do czasopisma. Dobrze. Często mózg może w ogóle plątać zadziwiające niespodzianki i to już będzie blisko końca. Jeżeli Państwo znają to magicznego kota, to Państwo znają, a jeżeli Państwo nie znają, to to jest właśnie taka ciekawa zabawa, bo to jest magiczny kot i ten magiczny kot wprowadza nas właśnie w stan takich niezwykłych, nie zjawisk, to są zjawiska, takie iluzje, iluzje oczu tego kota i ten kot po prostu mówi, że on potrafi w jakiś sposób zobaczyć coś, co się dzieje w twoim mózgu. On nie może odczytać oczywiście twoich myśli, ale jednak, jest tutaj 6 kart. Teraz patrzymy się na te karty, wybieramy sobie jedną i na tej jednej bardzo próbujemy się starać skoncentrować, zapamiętać i próbować kotu przekazać do mózgu. Ta jedna karta, Państwo patrzą na tą kartę i próbują Państwo, żeby intensywne myślenie jest podstawą sukcesu tutaj, rzeczywiście. My się koncentrujemy na tej karcie, ciągle się patrzymy w oczy, ciągle myślimy, ile da się rady z tego zrobić, prawda? I ten kot, on nie wie, ale on wie, która karta została wybrana i zaraz to pokaże, prawda? Bo proszę się tylko przypatrzyć i co będzie? Twoja karta zniknęła. Zniknęła. No, prawda? Jesteście zaskoczeni, prawda? No właśnie. Jak, co możemy tutaj powiedzieć, prawda, na to, prawda? Co można poradzić w tym zaskoczeniu? Ja radzę wejść na mój blog, na którym jest dużo takich różnych rzeczy, prawda? Przeczytać 2 ostatnie książki o mózgu, prawda? No i, prawda, które akurat są tego. No i są do dostania głównie w Bonito Mieście w Cięgarach. Dziękuję Państwu bardzo. Nie jest dobrze. Proszę Państwa, a może 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 100 lat. Jak ktoś pani pożyczy, żeby dożyła 40, to będziemy 1-1. Dziękujemy bardzo.